Lesen wir noch einmal einige Verse aus 1. Korinther 11 und dann aus Epheser 5. Przeczytajmy jeszcze raz kilka wierszy z 1 Koryntian 11, a później z Efezjan 5. Pierwszy Koryntian 11, od 13 do 16 wiersza. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? Gdyż włosy są jej dane jako okrycie. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Efezjan 5 rozdział. Verse 22 bis 33. Od 22 do 33 wiersza. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego je. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Wir haben gestern in 1. Korinther 11 gesehen. Wczoraj w pierwszym liście do Koryntian 11 widzieliśmy, dass uns die Schöpfungsordnung Gottes vorgestellt wird. Że przedstawiono nam został porządek w stworzeniu Bożym. Und dass es in dieser Schöpfungsordnung Gottes eine Reihenfolge gibt. I że w tym porządku w stworzeniu Bożym jest pewna kolejność. Dass Gott das Haupt des verherrlichten Menschen Jesus Christus ist. Mianowicie taka, że Bóg jest głową uwielbionego Chrystusa w niebie. Dass Christus das Haupt des Mannes ist. Że Chrystus jest głową męża. Und dass der Mann das Haupt der Frau ist. A że mąż, mężczyzna jest głową niewiasty. Und dass das auch Einflüsse hat auf unser praktisches Christenleben. A ta prawda ma praktyczny wpływ na nasze życie chrześcijańskie. Zum Beispiel unser Verhalten beim Gebet. Na przykład w sytuacji modlitwy. Oder auch beim Weissagen. Albo w sytuacji prorokowaniu. Nämlich, dass die Männer sich nicht bedecken sollen, die Frauen aber doch. Mianowicie taki skutek, że mężczyźni nie powinni nakrywać się, a niewiasty tak. Ich will noch einmal sagen, dass es sich hier um ein Prinzip handelt. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że to jest zasada, która tu jest przedstawiona. Wir werden also gar nicht verschiedene Umstände unterschieden. Więc tu w ogóle nie są pokazane różnice pomiędzy jakimiś okolicznościami. Hier geht zunächst auch gar nicht um die Frage, ob gläubig oder nicht gläubig. Też nie poruszana tu jest w ogóle kwestia, czy to osoba wierząca, czy niewierząca. Sondern Christus ist das Haupt eines jeden Mannes. Ale z zasady Bóg mówi, że Chrystus jest głową każdego mężczyzny. Der Mann eben jeder Frau. A mężczyzna każdej kobiety. Dass das Ganze nachher für die Ehe eine besondere Bedeutung hat, finden wir in Epheser 5. A że ten fakt ma szczególnego rodzaju znaczenie dla małżeństwa, to znajdujemy dopiero później w Efezjan 5 rozdziale.
Und Gott erwartet, dass man diese Schöpfungsordnung, die er eingesetzt hat, auch entsprechend praktiziert. Bóg oczekuje, że ten porządek, który on ustanowił, jest do zaakceptowania przez nas wszystkich. Und wenn man das tut, liegt darauf Segen. I każdy, kto to czyni, otrzymuje błogosławieństwa. Ich habe gestern schon erwähnt, dass man von dieser Schöpfungsordnung Gottes heutzutage sehr weit abgewichen ist. Wczoraj już przypomnieliśmy sobie, że z tego porządku, którego Bóg ustanowił, towarzystwo dzisiejsze bardzo daleko zboczyło. Und die Folge ist das Chaos, das wir heutzutage auch haben. A skutkiem tego jest skutek tego jest ten, że widzimy chaos wokół nas. Nachdem der Apostel das alles vorgestellt hat in bis zu Vers 13. A kiedy apostoł to wszystko przedstawia tutaj aż do 13 wiersza, kommt er wieder mit einer Aufforderung an die Gläubigen dort in Korinth. Zwraca się dalej z pewnym takim rozkazem albo wezwaniem do wierzących w Koryncie. Und er sagt gleichsam, wenn ihr das alles gesehen, gelesen und gehört habt, was ich euch gesagt habe, i mówi do nich, jeśli to wszystko słyszeliście, widzieliście, co do was mówiłem, dann müsst ihr in der Lage sein, ein Urteil zu fällen. To powinniście być w stanie osądzić. Nämlich in Vers 13, urteilt bei euch selbst. 13 wiersz, osądźcie sami. Was bedeutet das, dass man etwas urteilen oder beurteilen muss? Co to oznacza, że trzeba coś osądzić albo wystawić pewną ocenę? Das setzt zum einen einen Maßstab, eine Messlatte voraus. Jeśli ktoś chce wystawić ocenę, to jest to związane z pewną miarką albo wzorcem. Das heißt, wir brauchen irgendetwas, woran wir unser Urteil eichen können. To znaczy, potrzebujemy wzorzec, według którego możemy ukierunkować naszą opinię albo naszą ocenę. Und es ist klar, dass das nicht der Zeitgeist sein kann. I dla nas jest to jasne, że ten wzorzec nie jest dla nas duch dzisiejszego czasu. Und das kann auch nicht unsere persönliche Meinung sein. I ten wzorzec też nie jest nasza osobista opinia. Denn unsere persönliche Meinung ändert sich im Laufe der Zeit. Bo nasza osobista opinia i zdanie nasze zmienia się z biegiem czasu. Auch der Zeitgeist ändert sich im Laufe der Zeit. I też i duch tego czasu, mniemanie tego czasu zmienia się z biegiem czasu. Ich brauche eine Messlatte, die beständig ist. Więc potrzebuję wzorzec, który jest trwały, niezmienny. Da gibt es nur eine einzige und das ist das Wort Gottes. I jest tylko jeden taki wzorzec, to jest Słowo Boże. Das heißt, der Apostel Paulus sagt sozusagen zu den Korinthern. Innymi słowy można powiedzieć, że Paweł mówi do Koryntian. Nehmt das Wort Gottes. Weźcie Słowo Boże. Überprüft daran das, was ich euch gesagt habe. Badajcie to, co mówię do was, porównując do Słowa Bożego. Kommt zu einem Urteil. Wtedy osądźcie, wystawcie ocenę. Und das bedeutet, fangt an, geistlich nachzudenken. A to znaczy, naszymi słowami mówiąc, rozpocznijcie duchowo rozmyślać, oceniać. Also etwas auf Grundlage der Bibel zu beurteilen bedeutet nicht, dass man nur seinen Verstand einsetzt. Więc jeśli Słowo wzywa nas oceniać coś według Słowa Bożego, to on nie oznacza to tylko, żeby włączać własny rozum. Sondern auf eine geistliche Weise zu einem Ergebnis kommt. Ale w duchowy sposób dochodzić do pewnych wniosków. Darum sagt er hier auch nicht zu den ungläubigen Menschen, urteilt bei euch selbst. Dlatego Paweł tu nie mówi do niewierzących, osądźcie sami. Sie können es überhaupt nicht beurteilen. Bo tacy w ogóle nie są w stanie osądzać sami. Denn der natürliche Mensch kann nicht beurteilen, was geistlich ist. Bo Słowo uczy nas, że naturalny człowiek nie potrafi oceniać to, co duchowe. Weil er den Schlüssel, den Heiligen Geist gar nicht besitzt. Bo nie posiada do tego klucza, który jest Duch Święty. Er sagt, urteilt bei euch selbst. Mówi do nich, osądźcie sami. Und müsst ihr nicht zu dem Ergebnis kommen. I mówi do nich, czy nie powinniście dojść do takiego wyniku. Dass es unanständig ist, wenn eine Frau unbedeckt zu Gott betet. O którym czytamy w 13 wierszu, że nie przystoi kobiecie bez nakrycia modlić. Albo, że czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się. Ich habe gestern schon erwähnt, dass Beten und Weissagen in einem Satz, in einem Ausdruck benutzt werden. Już wczoraj mówiliśmy o tym, że modlitwa i prorokowanie wymienione są w jednym zdaniu. Weissagen bezieht sich in erster Linie auf eine Mitteilung zu anderen Menschen. Jeśli chodzi o prorokowanie, to jest to wypowiadanie słów
od Boga do ludzi. Beten bezieht sich auf ein Gespräch mit Gott. Modlitwa nawiązuje do rozmowy naszej z Bogiem, w kierunku Boga. Aber ich sage mal, beides in einer lauten Form dargebracht. Ale obie rzeczy tu w tym urywku opisane są w wersji takiej, że czyni się to publicznie, głośno. In einer solchen Situation soll die Frau sich bedecken. I w takiej sytuacji, jeśli chodzi o głośną modlitwę i prorokowanie, niewiasta powinna generalnie się pokrywać, nakrywać. Und das zeigt, dass Vers 13 das Ganze sehr, sehr weit auslaufen lässt. I to nam pokazuje, że 13 wiersz bardzo daleko sięga. Also jedes Mal, wenn eine Schwester laut betet, soll sie sich bedecken. Więc za każdym razem, kiedy niewiasta, siostra modli się na głos, powinna się nakrywać. Und man kann fast sagen, dass es egal ist, ob sie es alleine tut oder vor oder mit anderen. I można powiedzieć, że właściwie jest to obojętne, czy czyni to sama, czy czyni to razem z innymi. Wenn ein lautes Gebet gesprochen wird, jeśli modlitwa wypowiadana jest na głos, man immer auf der sicheren Seite, wenn man es bedeckt tut. To zawsze idzie się pewną drogą, czyniąc to nakrytą głową. Es ist sonst eben unanständig in den Augen Gottes. Bo inaczej Bóg nazywa to jako nieprzystojne. Weil die Schöpfungsordnung Gottes verlassen wird. Bo opuszcza się tym samym porządek, który Bóg ustanowił w tworzeniu. Damit sind also schon viele Punkte im täglichen Leben geklärt. Więc tymi słowami wyjaśnia się wiele aspektów naszego życia. Aber ein Punkt ist natürlich noch offen. Ale jeszcze jeden aspekt jest niewyjaśniony. Und das ist das Frage des Bedeckens in den Zusammenkünften. I to jest kwestia dotycząca nakrywania głowy w godzinach zgromadzeniowych. Es ist klar, dass wir diesen Vers 13 nicht ohne weiteres dafür anwenden können. Jest to dla nas jasne, że 13 wiersz nie można zastosować bezpośrednio na godziny zgromadzeniowe. Das gilt auch für Vers 5. I to samo dotyczy też wiersza 5. Denn die Schwester wird nicht laut beten in den Zusammenkünften. Bo wiemy z innych miejsc, że siostra powinna w ogóle się nie odzywać w zgromadzeniu. Ich habe gestern schon gezeigt, dass 1. Korinther 14 sagt, dass die Frauen schweigen sollen in den Versammlungen. Wczoraj mówiliśmy, że w Koryntian 14 napisane jest, że niewiasty powinny milczeć w zgromadzeniach. Trotzdem habe ich auch gesagt, wir haben hier einen Grundsatz, ein Prinzip. Ale powiedzieliśmy, że tu w tych wierszach w rozdziale 11 przedstawiona nam jest zasada. Und dieses Prinzip steht interessanterweise zwischen zwei Blöcken, die sich wohl mit dem Zusammenkommen beschäftigen. I ta zasada opisana w tych wierszach jest otoczona tematem, które zajmują się zgromadzeniem. Nämlich mit Kapitel 10, wo der Tisch des Herrn vorgestellt wird. Mianowicie z jednej strony rozdział 10, gdzie jest mowa o stole pańskim. Und Kapitel 11 ab Vers 17, wo es nach um das Brechen des Brotes geht. A rozdział 11 od 17 wiersza, gdzie jest mowa o łamaniu chleba. Also scheinbar möchte Gott gar nicht, dass wir dieses Thema von den Zusammenkünften völlig loslösen. Więc można powiedzieć, że Bóg nie chce, żeby tak całkowicie odłączyć ten temat, odizolować od tematu zgromadzenia. Wir haben in diesem Abschnitt deswegen auch Verse, die sich gar nicht auf das laute Beten beziehen. I dlatego w tych wierszach znajdujemy też słowa, które nie nawiązują bezpośrednio do głośnej modlitwy, sondern generell auch gültig sind, ale mają znaczenie też zasady. Das ist zum Beispiel das Ende von Vers 10 um der Engel willen. Na przykład pod koniec 10 wiersza, gdzie powiedziane jest, że czynią to ze względu na aniołów. Ich möchte dazu noch eine Stelle lesen aus dem Epheserbrief aus Kapitel 3. Teraz przeczytamy z Efezjan 3. Epheser 3, Vers 10. 30. wiersz. Damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Natürlich bezieht sich Vers 10 nicht in erster Linie darauf, wenn wir praktisch zusammenkommen. Oczywiście ten wiersz nie dotyczy tylko nasze zgromadzenia wspólne, sondern Vers 10 sagt zunächst einmal, dass man die mannigfaltige
Weisheit Gottes sehen kann in der Versammlung. Ale ten wiersz 10 zasady najpierw mówi to, że mądrość Bożą da się oglądać w zgromadzeniu. Das heißt in der Tatsache, dass die Versammlung an sich existiert. To znaczy nie w tym miejscu, gdzie się zgromadzamy, tylko w zasadzie w tym tworzonym zgromadzeniu, które istnieje. Denn sie zeigt uns schon etwas von den Ratschlüssen Gottes. Bo samo zgromadzenie, to znaczy wszyscy wierzący pokazują postanowienia Boże. Dieses Geheimnis Christus und die Versammlung, was schon vor Grundlegung der Welt festgelegt worden war. Na przykład tajemnica o Chrystusie i zgromadzeniu, tajemnica, która była postanowiona przed założeniem świata. Auf der anderen Seite wird das natürlich nach außen zum Ausdruck gebracht. Z drugiej strony oczywiście jest to widoczne zewnętrznie. Wenn die Versammlung als Versammlung zusammenkommt. Mianowicie w sytuacji, w chwili, kiedy wierzący jako zgromadzenie zgromadzają się rzeczywiście na jednym miejscu. Das heißt, das ist genau die Möglichkeit für die Engel. I właśnie to jest okazją dla aniołów, wo sie etwas von der Schöpfungsordnung Gottes sehen können. Czyli oglądają właśnie porządek w stworzeniu Bożym. Diese Schöpfungsordnung Gottes wird nun auch dadurch dargestellt. I ten porządek jest pokazywany też przez to, durch diese mehrfache Reihenfolge, die ich vorhin schon erwähnt hatte, przez tą kolejność, o której już mówiliśmy, dass Gott das Haupt von Christus ist, że Bóg jest głową Chrystusa, Christus das Haupt des Mannes, Chrystus głową mężczyzny, der Mann sich deswegen nicht bedecken darf, przez to mężczyzna nie winien się nakrywać, damit nicht der Eindruck entsteht, dass es neben Christus noch ein weiteres Haupt über dem Mann gibt, aby w jego przypadku nie nastało wrażenie, że oprócz Chrystusa istnieje jeszcze inna głowa w jego życiu. Aber die Frau sich eben deswegen schon bedecken soll, um zu zeigen, dass der Mann ihr Haupt ist. A właśnie niewiasty powinni się nakrywać, żeby było widoczne, że w ich życiu istnieje jeszcze głowa nad nimi. Es gibt also meiner Ansicht nach zwei Gründe, warum die Schwester sich bedecken soll. Więc według mnie istnieją dwa powody, dlaczego kobieta powinna się nakrywać. Das ist einmal, wenn sie öffentlich oder auch privat laut tätig wird. To jest w sytuacji, kiedy publicznie i osobiście wyraża się na głos. Und das ist zum anderen, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. I to jest z drugiej strony w sytuacji, kiedy zgromadzamy się jako zgromadzenie. Wodurch dann eben auch diese Schöpfungsordnung zum Ausdruck kommt. Gdzie też widoczny jest porządek tego stworzenia. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. Bo nie powinniśmy zapomnieć, że kiedy zgromadzamy się jako zgromadzenie, machen in der Regel, ich sag mal, 90% der Anwesenden das Gleiche. To z zasady, albo ogółem, 90% obecnych czynią tą samą rzecz. Sie schweigen. Mianowicie milczą. Es sind ja oft nur wenige, die sich beteiligen. Bo przecież tylko niewielu osób się udziela. Um jetzt diesen Unterschied zu zeigen, was die Schöpfungsordnung anbetrifft. I żeby w tej sytuacji, gdzie tylko niewielu się udziela, uwidocznić ten porządek w stworzeniu Bożym, soll eben die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. To z tego powodu niewiasty powinny mieć nakrycie głowy, z powodu aniołów. Damit denke ich, sind das diese beiden Bereiche, was uns 1. Korinther 11 beschreibt, wo sich eine Schwester bedecken soll. Więc to moim zdaniem są te dwa zakresy, w których siostry powinny nakrywać głowę. Noch einmal, es geht um ein Prinzip. Jeszcze raz, to jest zasada tu przedstawiona. Man kann jetzt sicherlich sehr, sehr viele Fälle konstruieren. I oczywiście można teraz zbudować przeróżne przypadki dodatkowe, die dann auch beliebig kompliziert werden können, które można tym bardziej skomplikować, wo man auch nicht mehr allgemeine Aussagen treffen kann. I gdzie też nie można już wypowiedzieć zasadnicze rady dotyczące tych sytuacji. Ich denke, dass der Apostel auch deswegen in Vers 16 endet. I z tego powodu też Paweł kończy to wyjaśnienie w 16 wierszu. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so haben wir solch eine Gewohnheit nicht. I mówi to ciekawe zdanie, że jeśli komuś wydaje się, że może się upierać przy swoim albo kłócić się, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy. Es gibt also klare Regeln, die habe ich eben versucht zu zeigen. Więc istnieją pewne jasne zasady, o których przed chwilą mówiliśmy. Aber es gibt auch Grenzbereiche. Ale owszem, istnieją też sytuacje takie przygraniczne, powiedzmy, albo wyjątkowe,
wo es dann eben auch auf das geistliche Verständnis ankommt. Gdzie w tym momencie włącza się po prostu też duchowe zrozumienie, które kieruje naszą decyzją. Nur eins ist sicher, mit dem Bedecken des Hauptes ist man immer auf der sicheren Seite. Ale jedno pewne jest, że kiedy nakrywamy głowy, nawet jeśli jesteśmy pewni, czy to czynić, czy nie, to jesteśmy na pewnej stronie. Ganz zum Schluss greift der Apostel Paulus noch ein weiteres Thema auf. Pod koniec Paweł nawiązuje jeszcze do innego tematu. Und das ist die Frage über des langen und kurzen Haares. I to jest kwestia dotycząca długich lub krótkich włosów. Und ich denke, auch da sind die Aussagen des Wortes Gottes eigentlich ganz klar. I myślę, że też i co do tego wyrazy albo wyrażenia Słowa Bożego są bardzo klarowne. Wir machen sie nun manchmal selbst sehr kompliziert. Ale my sami te słowa nieraz zbyt bardzo komplikujemy. Er lenkt zuerst hier auf die Natur. Najpierw zwraca uwagę na przyrodę. Das heißt, dass die uns die Natur tatsächlich etwas lehrt und etwas zeigt. Mianowicie w taki sposób, że sama przyroda uczy nas pewnych zasad. Wir haben das öfter in der Bibel, dass uns darauf hingelenkt wird. Często w Słowie Bożym znajdujemy właśnie takie słowa, że wzrok nasz skierowany jest na przyrodę. Chcemy auf eine Stelle hinweisen aus Römer 1. Chciałbym zwrócić uwagę na Rzymian, pierwszy rozdział na przykład. Wir hatten dieses Thema gestern schon einmal in Vers 26 und 27. Już wczoraj, w 26 i 27 wierszu pierwszego rozdziału o tym rozmawialiśmy. Wenn es um diese schreckliche Sünde der gleichgeschlechtlichen Beziehungen handelt. Gdzie mowa jest o tym okropnym grzechu homoseksualizmu. Was sagt dort Gottes Wort ganz klar? Co Słowo Boże tu wyraźnie mówi? Denn sowohl die Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen vertauscht. Że zarówno kobiety ich zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben und in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim, rządzą mężczyźni z mężczyznami. Auch hier wird hingewiesen auf den Ausdruck etwas Natürliches. Też i tu zwraca się uwagę naszą na naturę. Es sind eben auch Dinge, die Gott damals in der Schöpfungsordnung eingesetzt hat. To były też zasady, które Bóg w porządku stworzenia ustanowił. Das heißt also schon die Natur an sich lehrt, was der normale Weg ist. To znaczy sama natura, sama przyroda uczy nas, jaka jest naturalna droga na tej ziemi. Ja, gäbe es nur Homosexualität, wäre die Menschheit ausgestorben. Jeśli na tej ziemi praktykowaliby wszyscy tylko homoseksualizm, to ludzkość już dawno by wymarła. So zeigt schon die Natur, was der normale, der natürliche Weg ist. Więc już sama przyroda uczy nas, jaka jest zwyczajna, naturalna droga. Und genauso benutzt Gott diesen Ausdruck, wenn es um die Haarlänge geht. I ciekawe jest to z tego powodu, bo to samo określenie z natury jest używane teraz w tym przypadku, jeśli chodzi o długie lub krótkie włosy. Es liegt schon in der Natur der Sache, dass Männer nie so lang, in der Regel nie so lange Haare kriegen wie Frauen. Mianowicie Słowo Boże mówi, że już jest to naturalną rzeczą, że mężczyźni nie zapuszczają takich długich włosów. Also schon eine Frage, die man auch in der Natur beobachten kann. Więc jest to kwestią, którą już w przyrodzie możemy obserwować. Was zur Zeit des Alten Testamentes übrigens völlig klar gewesen ist. Jest to tak poza tym rzeczą, która w Starym Testamencie była zupełnie jasną. Ich will das an einer Stelle zeigen aus dem 4. Buch Mose. Chciałbym to udowodnić z 4. Księgi Mojżeszowej. Das ist ein ganz interessantes Beispiel, da geht es um den Nazir. I to jest bardzo ciekawe miejsce, bo tu opisany nam jest Nazirejczyk. Und da werden von dem Nazir sozusagen 4 Kennzeichen genannt, die er nicht tun sollte. I o tak zwanym Nazirejczyku wymienione są 4 cechy, które nie powinien czynić. Das eine ist in 4. Mose 6, Vers 3. Pierwszą cechą to w 6. rozdziale tej księgi, 3. wiersz. Er soll sich von dem Wein enthalten. Nie powinien, albo powinien powstrzymać się od wina. Und er soll sich auch noch von noch stärkeren alkoholischen Getränken enthalten. I powinien się powstrzymywać od napoju jeszcze bardziej, można powiedzieć, alkoholicznego. Dann sagt der Vers 5, dass kein Schermesser über sein Haupt gehen soll.
dalej w 5 wierszu powiedziane jest, że nie powinien być strzyżony. Und er soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. I powinien zapuszczać włosy. Der letzte Punkt ist am Ende von Vers 6, dass er zu keinerlei Leiche kommen soll. I w 6 wierszu ostatni aspekt co do tej osoby nie powinien przystępować do trupa, do zmarłego. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung in das Buch der Richter. A teraz przejdźmy do księgi sędziowskiej, sędziów. Je nach Kapitel 13. W 13 rozdziale. Und dort haben wir ebenfalls die Ankündigung eines Nazirs. Tu też jest zapowiedziany, był zapowiedziany pewien Nazyrejczyk, tak zwany. Nämlich der Engel kündigt das Manoah und seiner Frau an. Mianowicie anioł zapowiada, że narodzi się taki w małżeństwie Manoacha. Und die Frau von Manoah sollte einen Sohn gebären, der von Geburt an Nazirea sein sollte. I żona Manoacha będzie albo urodzi męża, który od urodzenia będzie Nazyrejczykiem. Dann ist es völlig klar, dass die Frau die gleiche Eigenschaften haben muss wie der Nazirea selbst auch. I z tego powodu jasne jest, że ta matka tego Nazyrejczyka powinna cechować albo być cechowana tymi samymi charakterystykami jak ten przez nią urodzony Nazyrejczyk. Und deswegen sagt der Engel ihr noch einmal, was die Kennzeichen eines Nazireas sind. I z tego powodu anioł mówi jej, jakie są te cechy prawdziwego Nazyrejczyka. Und zwar dreimal in Vers 4, Vers 7 und Vers 14. 3 razy w 4, 7 i 14 wierszu. Und das Interessante ist, wir können uns einfach Vers 14 angucken. Obejrzmy sobie 14 wiersz na przykład. Er soll im Endeffekt kein Wein und kein starkes Getränk soll sie trinken. Ona, jego matka, nie powinna pić z winorośli. Sie soll auch nichts Unreines essen. Nie powinna jeść lub pić nieczystego. Oder eben auch nichts Unreines berühren. I też nie dotykać nieczystego. Das gleiche haben wir auch in Vers 7. Trink weder Wein noch starkes Getränk. Ist nichts Unreines. To samo w 7 wierszu. Żeby nie spożywała, nie piła mocnego napoju i tak dalej, nie dotykała nieczystego. Das gleiche eben auch in Vers 4. I to samo w 4 wierszu. Aber wir merken, dass ein einziger Punkt hier nicht genannt wird zu der Frau. Ale widzimy, że jeden aspekt co do Nazyrejczyka nie jest wymieniony, jeśli chodzi o tą kobietę. Nämlich, dass sie ihre Haare wachsen lassen sollte. Mianowicie, że powinna zapuścić włosy. Und dass kein Schermesser an ihre Haare gelangen sollte. I że nie powinna obcinać włosów. Das heißt natürlich nicht, dass der Engel Gottes das vergessen hat, hier aufzuzählen. To nie znaczy, że anioł zapomniał o tej sprawie tutaj. Sondern das heißt, dass es das Natürliche damals gewesen ist. Tylko chodzi o to, że to była zupełnie naturalną rzeczą. Das heißt, das Kennzeichen von der Frau von Manoah war. Więc żona Manoacha miała taką cechę na sobie, można powiedzieć. Dass sie ihre Haare wachsen ließ und nicht schnitt. Że zapuszczała włosy i nie obcinała je. Das ist der Engel hier deswegen nicht erwähnen musste. I z tego powodu anioł w ogóle nie musiał mówić na ten temat. Er erwähnt es aber schon, wenn es um ihren Sohn geht. Ale wyraźnie wymieniał to w przypadku syna. Denn da sagt, dass der Engel in Vers 5. Bo w przypadku tego syna w 5 wierszu mówi. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Że nie powinien być strzyżony. Denn das war für einen Mann etwas völlig Unnormales damals. Dlaczego? Bo to była rzeczą zupełnie nienaturalną w przypadku mężczyzny. Die Männer schnitten damals ihre Haare. Bo mężczyźni obcinali włosy. Und die ganzen Bilder, die man heutzutage kennt, wo die Leute damals mit schulterlangen Haaren und länger dargestellt wurden. I wszystkie obrazy, które znamy z otoczenia religijnego, gdzie przedstawia się mężczyzny w takich półdługich włosach. Hat auch wenig mit der Realität zu tun. Tak, szczerze mówiąc, nie ma nic do czynienia z rzeczywistością tamtejszą. Denn wir kennen genug Reliefs aus der Antike. Bo znamy wystarczająco dużo obrazów z czasów antycznych. Wo die Männer mit kurzen Haaren dargestellt worden. Gdzie mężczyźni rzeczywiście przedstawiani, pokazani są z krótkimi włosami. Also hier Richter 13 zeigt uns schon, was das Natürliche und was das Unnatürliche ist. Więc już sama ta księga sędziów pokazuje nam, co jest naturalne, a co nie. Das Natürliche war, dass die Frauen damals ihre Haare wachsen ließen. Naturalną rzeczą było, że niewiasty zapuszczały włosy.
Deswegen brauchte es zu der Frau von Manoah nicht gesagt zu werden. Dlatego anioł nie musiał to powiedzieć do żony Manoacha. Das natürliche war, dass die Männer ihre Haare schnitten. Naturalną rzeczą była też, że mężczyźni obcinali włosy. Deswegen musste ihr über seinen Sohn, über ihren Sohn gesagt werden. Dlatego musiał anioł tej matce powiedzieć dotyczące syna, którego narodzi. Schneide seine Haare nicht, denn er ist ein Nazir Gottes. Nie obcina jego włosów, bo jest Nazyrejczykiem. Denke, wir verstehen jetzt, was dieser Ausdruck gemeint ist. Lehrt euch nicht auf die Natur. Więc myślę, że dobrze teraz rozumiemy, dlaczego też i w naszym rozdziale powiedziane jest, czy nie sama natura uczy was. Das ist eben das Kennzeichen des Mannes, ist, dass er kurze Haare hat. Po prostu jest to zwyczajną cechą mężczyzny, że ma krótkie włosy. Das Kennzeichen der Frau, dass sie lange Haare hat. A zwyczajną cechą każdej kobiety, że ma długie włosy. Also Männer meinen, sie müssen ihre Haare beliebig lang wachsen lassen. Więc jeśli mężczyźni dzisiaj myślą, że powinni zapuszczać włosy, jak im się podoba. Und so etwas gibt es heutzutage eben auch noch. I to istnieje dzisiaj. Ist das eigentlich etwas völlig Unnatürliches? To jest to rzeczą zupełnie nienaturalną. Und wir haben ein warnendes Beispiel mit Absalom. I bardzo taki ostrzegający przypadek jest dla nas Absalom. Was eben auch passieren kann, wenn man diesen natürlichen Weg verlässt. Co może stać się w życiu takiej osoby, która opuszcza naturalną drogę? Die Frage ist jetzt natürlich, was ist langes Haar? Teraz nastaje pytanie, co to jest? Długi włos, długie włosy? Der Ausdruck, der hier benutzt wird, kommt in der Schrift eigentlich nur hier vor. Bo to słowo jest tylko w tym miejscu napisane w Słowie Bożym. Aber wir haben hier noch einmal im Alten Testament im Buch Ezekiel. Ale już w Starym Testamencie, w księdze Ezekiela. In Ezekiel 40 oder 44. 40 lub 44 rozdział. Vers 20. 20 wiersz. Ein etwas anderer Zusammenhang, aber dort heißt, sie sollen weder ihr Haupt kahl scheren, noch das Haar frei wachsen lassen. Sie sollen ihr Haupthaar schneiden. Głów twoich nie będą golić do goła i włosów nie będą zapuszczać, lecz równo strzyc je na głowach. Das ist in Bezug auf die Priester. Tu chodzi o kapłanów. Aber der entscheidende Ausdruck ist das Haar frei wachsen lassen. Ale decydujące słowo jest zapuszczać włosy. In der Mitte von Vers 20. Po środku tego wiersza. Und das ist im Endeffekt der gleiche Ausdruck wie hier in 1. Korinther 11, dass die Frau langes Haar haben soll. I to jest to samo słowo, jak tutaj użyte właśnie w naszym rozdziale, że mają mieć długie włosy. Man kann diesen Ausdruck nicht anders verstehen, als dass es sich auf das ungeschnittene Haar bezieht. Więc nie możemy to słowo inaczej rozumieć, jak w taki sposób, że oznacza to nieszczyżone włosy. Ich bin davon überzeugt, dass damit die Aussage dieser Stelle klar ist. Myślę, że to miejsce takim znaczeniem staje się dla nas jasne. Nämlich, dass sich die Schwester ihr Haar nicht schneiden lassen soll. Że siostry nie powinni w ogóle obcinać włosów. Denn es ist sogar eine Ehre für sie. Bo jest to nawet dla nią pewną chlubą. Das heißt, dieses Haar spricht auch von einer Herrlichkeit, die sie besitzt. Bo włosy takie mówią o pewnej chwale, którą posiada. Und es ist ja eigentlich naiv, wenn man etwas von dieser Herrlichkeit abschneidet. I tak logicznie mówiąc teraz byłoby to naprawdę głupotą, żeby obcinać coś od chwały, którą się posiada. Das ist hier die klare Aussage von 1. Korinther 11. I takie jest jasne, i taka jest jasna wypowiedź tego rozdziału. Und dann endet der Apostel Paulus eben mit, nein, da wird vorher noch gesagt, dass ihr dieses Haar anstatt eines Schleiers gegeben ist. Jeszcze wcześniej jest powiedziane to, że te włosy zostały jej dane w zamian jako, co tu czytamy w polskim? Jako okrycie. Jak jest Schleier w polsku? No, w niemieckim jest powiedziane jako taka welon, o właśnie. Ich muss auch einige Sätze zu diesem Ausdruck Schleier verwenden. Chciałbym wyjaśnić to słowo welon. Weil es auch wichtig ist, wenn wir nachher zu Epheser 5 kommen. Bo jest to ważną rzeczą, jeśli
Później przejdziemy do Efezjan 5 rozdział. Um zu verstehen, was die Bedeutung eines Schleiers ist, müssen wir uns zwei Stellen im Alten Testament angucken. Jeśli chcemy zrozumieć, co to znaczy welon, musimy zobaczyć w Starym Testamencie. Das eine ist in 1. Mose 24. Pierwsze miejsce to 1. Mojżeszowa 24. Und das ist die Stelle bei Jakob. To jest, Rebeka. To jest w przypadku Rebeki. Dort heißt es in Vers 65. Tam czytamy w 65. wierszu. Da fragt sie, wer ist der Mann, der uns da auf dem Feld entgegenkommt? Ona zadaje to pytanie, kto jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? Und der Knecht sprach, das ist mein Herr. I odpowiedział sługa, to jest Pan mój. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Wtedy wzięła zasłonę lub ten welon i zakryła się. Man kann sich die Frage stellen, ist das nicht eine seltsame Handlung, was Rebecca hier tat? I teraz możemy sobie zadać to pytanie, czy to nie dziwne, to co Rebecca czyni w tym momencie? Denn dort kommt nun der Mann, den sie heiraten soll. Przecież tam nadchodzi jej przyszły mąż. Und dann fängt sie an, sich zu verschleiern. A ona zakrywa się. Nun, dieser Ausdruck bedeutet nichts anderes, als dass sie sich dadurch unsichtbar macht für alle anderen. To, co ona tu uczyniła, oznacza to, że ona tym samym zakrywała się dla oczu innych mężczyzn. Sondern dass ihre, ich sag mal, Schönheit nur noch für ihren Mann zu sehen war. Żeby jej piękno było widoczne już tylko dla jej przyszłego męża. Das heißt, der Schleier hat hier eine ganz wichtige praktische Bedeutung. Więc ta zasłona miała bardzo szczególne praktyczne znaczenie. Dass also wirklich diese Schönheit, diese Beziehung nur hier in der Ehe zwischen Mann und Frau gültig ist. Że piękno relacji między mężczyzną a kobietą ma swoje miejsce tylko i wyłącznie w małżeństwie. Das heißt, dass sie also einzig allein ihrem Mann zur Verfügung stehen möchte. To znaczy, ona przez to wyraziła, że stoi do dyspozycji tylko i wyłącznie własnemu mężowi. Und ich sag mal, für die Blicke anderer Männer nicht mehr zur Verfügung steht. I równocześnie nie stoi już do dyspozycji ani jednemu wzroku innych mężczyzn. Und ich glaube, das ist heutzutage auch manchmal ein Problem, auch unter Gläubigen. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to problemem wśród wierzących, dass man auf der einen Seite heiratet und verheiratet ist, że z jednej strony jest się, albo jest kobieta zamężna, aber dass man eben auch manchmal noch sehr viel, vielleicht auch nur lockeren Kontakt mit anderen Männern oder Personen noch hat. A z drugiej strony ma się bardzo taki luźny, niezobowiązujący kontakt z drugą osobą, z mężczyzną na przykład. Seien es die vielen Umarmungen, die es manchmal gibt zwischen Brüdern und Schwestern und so weiter. Tak, liczne obejmowanie się wśród chłopaków i dziewczyn lub tym podobne. Hier wird uns eigentlich gezeigt, dass diese Rebecca nur noch für ihren Mann zur Verfügung steht. Tu pokazane jest, że Rebecca stała do dyspozycji już tylko przyszłemu mężowi. Und es gibt noch ein anderes, ein warnendes, ein negatives Beispiel aus dem Hohelied. Mamy jeszcze negatywny przykład z Pieśni nad Pieśniami. Dort haben wir die Braut. Widzimy tam oblubienicę. In Hohelied 5. Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział. Und diese Braut hat sich etwas von ihrem Bräutigam entfernt. I ta oblubienica tylko odrobinę oddaliła się od oblubieńca. Und der Bräutigam versucht jetzt wieder das Herz seiner Braut für sich zu erwärmen. I ten oblubieniec zabiega o to, żeby pozyskać znowu to serce, poruszyć je. Und das ist das, was wir hier in Vers 2 sehen, von Kapitel 5. I to widzimy tu w 5. rozdziale, w 2. wierszu. Und ihr Kennzeichen war, dass sie schlief. Ona zachowywała się w taki sposób, że spała, kiedy on przechodził. Und schlafen bedeutet in der Bibel fast immer etwas Negatives. A spanie w Słowie Bożym przeważnie ma negatywne znaczenie. Kennen wir zwei Ausnahmen. Znam tylko dwa wyjątki, kiedy ma to pozytywne znaczenie. Das eine ist, als der Jesus in dem Boot schlief. Pierwszy to jest sytuacja, kiedy Pan Jezus spał w łodzi. Das zweite ist in Apostelgeschichte 12 Petrus angekettet zwischen den Kriegsknechten. A drugi przykład, kiedy Paweł w więzieniu leżący, albo Piotr uwięziony, spał. Pomimo sytuacji spał.
was von dem Frieden Gottes spricht, den er besaß. Co mówi nam o pokoju Bożym, którego posiadał. Dass er in der scheinbar letzten Nacht seines Lebens noch schlafen konnte. Że pomimo to, że miał świadomość, że to może być ostatnia noc jego życia, spokojnie mógł spać. Aber sonst ist Schlafen immer etwas Negatives. Ale ogólnie w innych sytuacjach spanie jest używane w negatywnym sensie w Słowie Bożym. Wenn zum Beispiel immer noch einer Parkbank liegt. Bo jeśli widzimy osobę leżącą na ławce w parku. Du bist 5 Meter von ihm entfernt oder 10. I jesteś oddalony od tej osoby o 5 metrów lub 10 metrów. Du kannst gar nicht erkennen, ob derjenige schläft oder tot ist. To tak naprawdę mówiąc, nie jesteś w stanie ocenić, czy ta osoba śpi, czy jest martwa. Es gibt optisch kaum einen Unterschied. Tak optycznie patrząc, nie ma różnicy między umarłym a śpiącym. Sie tun beide vom Prinzip her nichts. Z zasady obydwoje nie czynią niczego. Das heißt, ein Christ, der schläft, to znaczy chrześcijanin, który duchowo śpi, ist bildhaft gesprochen ein Christ, der kein Zeugnis ist für seinen Herrn. Jest obrazowo mówiąc osobą, która nie jest świadectwem dla swojego Pana. Deswegen heißt es ja auch in Epheser 5, wache auf aus den Toten, der du schläfst. I dlatego w Efezjan 5 powiedziane jest, obudź się z umarłych, który śpisz. Sie schläft und der Geliebte kommt und versucht sie wieder zu erwärmen. I teraz tu w 5 rozdziale w Pieśni nad Pieśniami ten oblubieniec nadchodzi, aby ją obudzić, poruszyć jej serce. Er macht das in verschiedenen Schritten. Czyni to za pomocą różnych kroków. Das erste ist, er klopft. Najpierw kołacze o jej drzwi. Und er zeigt ihr sozusagen, was er alles für sie getan hat. I pokazuje jej wszystko, co dla niej uczynił. Eben ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der hier über 30 Jahre auf dieser Erde lebte. To jest wskazówką na Pana Jezusa, który żył 30 lat na tej ziemi. Aber das konnte ihr Herz nicht erwärmen. Ale to niestety nie poruszyło jej serce. Sie sagt, ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Odpowiedziała mu po prostu, rozebrałam się już. Czy miałabym się przyodziać ponownie? Dann kommt der nächste Schritt des Geliebten. Następną rzeczą, którą ten oblubieniec czyni, er streckt sozusagen seine Hand durch eine Öffnung in der Tür. Przez pewien otwór, który był w drzwiach, włożył swoją rękę do pomieszczenia, um die Tür von innen zu öffnen. Aby spróbować otworzyć drzwi z wewnątrz. Man konnte damals die Türen nur von innen, nicht von außen öffnen, deswegen gab es ein Loch in der Tür. Bo w tamtejszych czasach było tak, że drzwi można było otwierać tylko z wewnętrznej strony i dlatego było takie, był taki otwór zabezpieczający w drzwiach. I on mówiąc innymi słowy po prostu sięgnął do tej klamki z wewnętrznej strony drzwi. Ale cała klamka była obsmarowana mirrą. Wiemy o czym to mówi. Das spricht von seinen Leiden am Kreuz von Golgatha. Mówi to o cierpieniach Pana Jezusa na krzyżu. Das heißt, der Geliebte stellt hier der Braut vor, dass er unsagbar für sie gelitten hat. Więc ten oblubieniec pokazuje jej, że bardzo wiele za nią wycierpiał. Und dann öffnete sie ihrem Geliebten. I w tym momencie ona otworzyła temu oblubieńcu. In Vers 6, aber er war schon weitergegangen. Ale w 6 wierszu czytamy, że on już poszedł dalej. Und dann fängt sie an, ihn zu suchen. Dalej ona go szuka. Aber dann fanden sie nachher die Wächter in der Stadt. Sie wurde geschlagen und verwundet. Ale spotkała na drodze do miasta tych stróżów, którzy ją pobili i zranili. Und man nahm ihr dann zum Schluss den Schleier weg. I na końcu wzięli jej tą zasłonę. Znowu widzimy tą zasłonę. Denke, verstehen hier, was dieser Schleier eben bedeutet. Więc w tej sytuacji dobrze rozumiemy, co ta zasłona nam chce powiedzieć. Sie folgte nicht mehr mit ungeteiltem Herzen ihrem Geliebten nach. To znaczy, ona nie chodziła już, nie podążała za tym oblubieńcem z niepodzielonym sercem. Das heißt, diese einzigartige Beziehung zwischen diesen beiden Personen bestand nicht mehr. Więc taka jednorazowa relacja, którą ci dwaj mieli, już była jakoś zepsuta, nie istniała. Was am Ende hier an dieser Stelle dadurch ausgedrückt wird, dass man ihr den Schleier wegnahm. Co widzimy w tych słowach, że wzięli jej tą zasłonę. Das heißt, es drückt schon ein klein wenig diese ganz persönliche Beziehung zu dem Bräutigam aus. Więc możemy widzieć w tych słowach tą osobistą relację, którą ona miała do tego oblubieńca. Und so sagt Gottes Wort hier in 1. Korinther 11.
I dlatego właśnie w naszym rozdziale w Koryntian 11 Słowo Boże mówi, dass dieses lange Haar zum einen eine Ehre für die Frau ist, że długie włosy z jednej strony są chwałą dla niewiasty, dass es von Herrlichkeit spricht, że mówi to o chwale, którą posiada, und dass ihr das Haar anstelle eines Schleiers gegeben ist, że te włosy dane jej są w miejscu właśnie takiej zasłony. Es spricht eben auch von der innigen Beziehung zu ihrem Heiland Jesus Christus. Ale mówią one też o wewnętrznej relacji, którą osoba ma do Pana Jezusa. Und dadurch zeigt der Apostel Paulus hier, dlatego Paweł tu pokazuje, dass man eigentlich nichts von seinem Haar abschneiden sollte, że tak właściwie nie powinniśmy nic obcinać z włosów naszych. Streiten wollte über diesen Punkt nicht. Paweł mówi, ja nie mam zwyczaju, żeby się kłócić na ten temat. Denn er sagt zu ihnen, das lohnt sich nicht. Mówi do nich, to jest bez sensu. Sondern das, was man tun sollte, ist diese Dinge einfach ausleben. Tylko to, co Paweł do nich mówi, po prostu czyńcie to. Auch wenn es vielleicht heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist. Nawet jeśli jest to już niestosowne do obecnego czasu, niemodne. Aber die Frage ist eben, passe ich mein Leben dem Wort Gottes an? Ale zadaje się to pytanie, czy ja upodabniam się do Słowa Bożego? Oder passe ich mein Leben dem Zeitgeist an? Czy upodabniam się do myślenia dzisiejszego czasu? Wenn ich mein Leben dem Zeitgeist anpasse, schwimme ich mit der großen Masse. Bo jeśli upodabniam się do dzisiejszego czasu, to płynę razem z tłumieniem dzisiejszych ludzi i opinii. Wenn ich mein Leben dem Wort Gottes anpasse, ale jeśli dostosowuję się do Słowa Bożego, dann bin ich ein Zeugnis in dieser Welt. To staję się automatycznie świadectwem w tym świecie. Damit kommen wir zu der Stelle oder zu den Versen aus dem Epheserbrief. I teraz przejdziemy do Efezjan, 5 rozdział. Der Epheserbrief behandelt völlig andere Dinge als der erste Korintherbrief. Jeśli chodzi o list do Efezjan, to zajmuje się zupełnie innymi tematami jak list do Koryntian. Wir lesen auch überhaupt nichts davon, dass es dort irgendwie Schwierigkeiten in der Versammlung in Ephesus gab. Też nie czytamy w ogóle o niczym, że były jakieś problemy w zgromadzeniu w Efezjan. Das war ganz anders als bei den Korinthern. To było zupełnie inaczej jak w Koryncie, da gab es sehr viel stress, bo tam było wiele kłótni, da gab pokoju, da gab es sehr viel unordnung, było wiele niepokoju, nieporządku, da gab es grupierungen, tam były ugrupowania, vielleicht sogar schon parteiungen, nawet i rozdwojenia. Von all den Dingen lesen wir nichts von der Versammlung in Ephesus. O ani jednej z takich rzeczy nie czytamy, jeśli chodzi o zgromadzenie w Efezie. Trotzdem hat der Apostel Paulus in beiden Briefen ein ähnliches Thema. A jednak w obydwu listach Paweł zajmuje się podobnym tematem. Und wenn ich eine Überschrift über die Verse setzen müsste, die wir gelesen haben, a gdy musiałbym zatytułować te wiersze, które czytaliśmy, dann würde ich sagen Mann und Frau oder Christus und die Versammlung. To musiałbym powiedzieć mąż lub mąż i żona lub Chrystus i zgromadzenie. Auch wenn wir hier wieder ein Prinzip vor Augen haben, nawet jeśli tu znowu przedstawiona nam jest pewna zasada, geht es jedoch in erster Linie Gläubige, to w pierwszej kolejności dotyczy to wierzących, und es geht eben auch besonders hier die Ehe, i w szczególny sposób małżeństwa. Ich denke, das sind Verse, von denen wir alle sehr viel lernen können. Myślę, że są to wiersze, z których my wszyscy możemy się wiele nauczyć, gleichsam, ob wir verheiratet sind oder noch nicht. Nieważne, czy jesteśmy już obrani, czy nie. Das sind ganz, ganz wichtige Grundsätze, die uns hier das Wort Gottes vor Augen stellen. Są to ważne zasady, które Słowo Boże nas uczy. Und das große Thema in Epheser 5 ist zunächst einmal die Liebe des Christus. A wielkim tematem tego listu jest miłość Chrystusa. Ich denke, wir haben in den Briefen drei Stellen, wo uns die Liebe des Christus beschrieben wird. W trzech miejscach w tym liście widzimy w szczególny sposób tą miłość Chrystusa. Das erste ist Galater 2, Vers 20. Pierwsze miejsce znajdujemy w Galacjan 2, 20 wiersz. Die völlig persönliche Seite. Widzimy tam tą osobistą stronę, że Chrystus umiłował mnie. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Który mnie umiłował i sam siebie za mnie wydał. Und ich hoffe, dass jeder, der hier ist, sich dieser Liebe bewusst ist. I mam nadzieję, że każdy tu obecny jest świadomy tej miłości. Dass er eine echte lebendige Entscheidung für Gott getroffen hat, że też podjął osobistą żywą decyzję dla Pana Jezusa,
sagen kann, dass dieser Christus ein persönlicher Christus ist. I że każdy tu może powiedzieć, ten Chrystus jest moim osobistym Chrystusem. Der wirklich sagen kann, der mich geliebt. I który może powiedzieć, że on mnie umiłował. Und sich selbst für mich ganz persönlich am Kreuz hingegeben hat. I siebie za mnie osobiście na krzyżu Golgoty wydał. Also nicht nur, dass man weiß, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Że nie tylko wiemy głową naszą, że on to uczynił. Sondern dass man sagen kann, er ist für mich persönlich gestorben. Ale że możemy powiedzieć, on umarł za mnie osobiście. Dann haben wir die zweite Seite hier in Epheser 5. Drugą stronę tej miłości widzimy tu w Efezjan 5 rozdział. In Vers 2, da geht es mir um die kollektive Seite. Tu w drugim wierszu bardziej przedstawiona nam jest ta wspólna strona miłości Bożej do nas. Wie auch der Christus uns geliebt. Że Chrystus nas umiłował. Und sich selbst für uns hingegeben hat. I siebie samego wydał za nas. Und dann sagt er, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Dieser Vers ist sehr weit weg von dem, was wir eben gelesen haben, ab Vers 22. Ten wiersz jest oddalony od tego, co czytaliśmy w 22 wierszu. Aber diese ersten 21 Verse sind ebenfalls sehr wichtig, um die weiteren Verse zu verstehen. Ale te pierwsze 21 wierszy tego rozdziału są ważne, aby zrozumieć ten urywek, który my czytaliśmy w 5 rozdziale. Wir haben sie nicht gelesen, aber ich möchte doch auf ein paar Dinge kurz eingehen. Nie czytaliśmy te wiersze, ale chciałbym na chwilkę do nich nawiązać. Denn die ersten zwei Verse von Kapitel 5 verbinden die Lehre dieses Briefes mit der Praxis in diesem Brief. Bo pierwsze wiersze tego listu łączą naukę tego listu z praktycznym pouczeniem. Und es ist das gleiche Wort, wie der Apostel Paulus gestern den ersten Korintherbrief Kapitel 11 einleitete. I to jest to samo słowo, które Paweł użył, rozpoczynając 11 rozdział listu do Koryntian. Seid nun Nachahmer Gottes. Mówi do nich tu w 5 rozdziale, teraz do Efezjan, bądźcie więc naśladowcami Boga, tak jak w liście do Koryntian. Wir merken, um dieses Thema Nachahmen kommen wir nicht drumherum. Więc zauważamy, że nie możemy ominąć ten temat tak zwanego naśladowania. Das verfolgt uns fast die ganzen zwei Tage. Można powiedzieć, że ten temat chodzi za nami, śledzi nas. Weil es so ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Bo jest to tak ważnym tematem. Und zwar Nachahmer in zwei Punkten in Epheser 5. Powinniśmy być naśladowcami w dwóch aspektach. Das eine in Liebe, wandelt in Liebe. Po pierwsze, chodźcie w miłości. Jetzt kommt dieser Vergleich, wie auch der Christus uns geliebt hat. I teraz to porównywanie, tak jak Chrystus nas umiłował. Gibt es einen größeren Vergleich? Czy istnieje większe porównanie? Das ist auch noch später in Vers 25. Już później, w 25 wierszu to widzimy, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, że mężowie powinni miłować żony swoje, gleich wie der Christus die Versammlung geliebt hat. Jak i Chrystus umiłował zgromadzenie. Die Anforderung ist ausgesprochen hoch. Miara, która jest dana, jest bardzo wysoka. Das heißt, unsere Liebe wird mit einer vollkommenen Liebe verglichen. To znaczy, nasza miłość, osobista miłość jest porównywana do doskonałej miłości. Aber sie ist der Maßstab für alles. Ale ta miłość jest miarą wszystkiego. Aber es geht hier nicht nur um Liebe in Kapitel 5. Ale tu, w 5 rozdziale, nie tylko mowa jest o miłości. Es geht auch um Licht in Vers 8. Ale jest mowa też o światłości w 8 wierszu. Und auch Licht ist eine göttliche Eigenschaft. I też i światłość jest Bożą cechą. Ich war Gott ist Liebe und Gott ist Licht. Bóg jest miłością, tak, ale jest też światłością. Wenn wir eine Ehe führen wollen, die wirklich zum Segen für uns ist. Jeśli chcemy zawiązać związek małżeński ku chwale Bożej, dann sollten wir gut diese beiden Dinge vor Augen halten. To powinniśmy dobrze pamiętać o obydwóch cechach. Zum einen die Liebe, wie Christus uns geliebt hat. Po pierwsze miłość, tak jak Chrystus nas umiłował. Das heißt, in diesem Punkt geht Gott zurück an den Anfang des Christus. Więc jeśli Bóg w związku do małżeństwa przypomina nam tą rzecz, to wraca w myślach do początku. Denn Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen wegen seiner Liebe zu seinem Gott und Vater und zu uns. Do tego początku, że Chrystus przyszedł na tą ziemię z powodu miłości Ojca do nas. Es
ist sozusagen der Anfang, die Grundlage seines Weges. Więc jest to, można powiedzieć, fundamentem, początkiem jego drogi na tej ziemi. Das gleiche ist für das Licht gültig. Ale to samo obowiązuje, jeśli chodzi o światłość. Da werden wir zurückgeführt an die Grundlage der Schöpfung. I jeśli mówi o światłości, to przypomina nam początek stworzenia. Das erste, was Gott machte, war, dass er Licht und Finsternis trennte. Bo pierwszą rzeczą, którą Bóg stworzył, to tą, że rozdzielił ciemność i światłość. Das heißt, hier werden zwei Dinge erwähnt, die jeweils eine Grundlage sind. Więc przypomina tu dwie rzeczy, które obydwoje są pewnym fundamentem. Und wir müssen beides praktizieren. A my obydwie rzeczy musimy urzeczywistniać. Die Liebe ist dieses Verhältnis zueinander. Bo miłość jest relacją wzajemną. Das Licht spricht von der Heiligkeit. A światłość mówi o świętości. In Vers 3 werden diese Dinge in negativer Form aufgezählt. W trzecim wierszu tego rozdziału te cechy są wymienione w negatywnym kontekście. Aber das Schöne ist, dass es bei den Ephesern überhaupt nicht gefunden wurde. Ale ciekawe jest to, że te rzeczy nie były obecne wśród Efezjan. Hurerei, Unreinheit und Habsucht werden nicht einmal unter euch genannt in Vers 3. Cudzołóstwo, nieczystość i chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was. Ich denke, wir wissen alle, was Hurerei ist. Myślę, że wszyscy wiemy, co to jest cudzołóstwo. Irgendein Verkehr außerhalb der Ehe. Wszelkiego rodzaju obcowanie pozamałżeńskie. Ist uns klar, was Unreinheit ist? Czy wiemy, co to jest nieczystość? Bezieht sich mehr auf äußere Einflüsse, die auf uns einströmen. Nieczystość to są złe wpływy zewnętrzne, wpływające na nas. Eine der ganz großen Gefahren heutzutage über das Internet. Na przykład jedna z wielu niebezpieczeństw dzisiejszego czasu to wpływy z internetu. Können irgendwelche Bilder oder Filme sein, die man sich dort angucken kann. Jakieś obrazy, filmy, które oglądamy sobie w internecie. Man kann es auch konkretisieren, Nacktbilder zum Beispiel. Możemy to nazwać po imieniu, oglądając rozebrane osoby. Es wurde noch nicht einmal unter den Ephesern genannt, dass so etwas überhaupt auftreten kann. Słowo Boże mówi, niech takie rzeczy nawet nie są wymieniane, mówione wśród nas. Wie ist das in unserem Leben? A jak to wygląda w naszym życiu? Was macht man, wenn man abends so alleine vor seinem Rechner, vor dem Internet sitzt? Co robimy, kiedy wieczorami sami jesteśmy, siedzimy przed ekranem, przed komputerem? Vielleicht denkt jemand, mich sieht ja keiner. Może ktoś pomyśli, przecież nikt mnie nie widzi. Fällt mir gerade auch wieder ein Vers aus Jesaja ein. Auch das ist schon ein uraltes Argument. Ale przypomnijmy sobie wiersz Izajasza, bardzo stary argument. Właśnie te słowa. Muss es nur suchen, dass man denkt, mich sieht keiner, also kann ich ja sündigen. Ten argument, nikt mnie nie widzi, już w Starym Testamencie jest wymieniony. Jesaja 47. 47 rozdział Izajasza. Vers 10. 10 wiersz. Du vertrautest auf deine Bosheit, du sprach, niemand sieht mich. A tak czułaś się bezpieczna w swej złości, mówiłaś, nikt mnie nie widzi. Vielleicht denkst du das, wenn du vor dem Rechner sitzt. Może tak myślisz, siedząc przed komputerem. Vielleicht die Eltern im Bett. Może myślisz, że rodzice już są w łóżku. Vielleicht die Ehefrau oder die Kinder im Bett. Może myślisz, że twój partner małżeński albo dzieci już są w łóżku. Was ist die göttliche Antwort in Vers 10 von Jesaja 47? Ale jaka jest Boża odpowiedź w tym 10 wierszu? Deine Weisheit und dein Wissen, das hat dich irre geführt. Twoja mądrość i twoja wiedza skłoniły cię do odstępstwa. Denn einer sieht dich und das ist Gott. Bo jest ktoś, który cię widzi. Oder der nächste Punkt in Vers 3 ist die Habsucht. Teraz tu w naszym rozdziale następny aspekt to jest chciwość. Das heißt, dass man Dinge, gdzie te rzeczy występują, pokazują się, też będą problemy w morze. Vielleicht sind das erste besonders Gefahren für Männer. Może te pierwsze cechy, o których tutaj było mowa, są niebezpieczeństwami szczególnie zwracające się do mężczyzn. Das zweite vielleicht besonders für Frauen in Vers 4.
Ta druga rzecz w czwartym wierszu, tak bardziej może dla kobiet. Schändlichkeit, Geschwätz oder Witzeleien. Bezwstyd, błażeńska mowa, nieprzyzwoite żarty. Das heißt, die Grundlage, die uns hier genannt wird, ist, więc fundament, który tu jest wymieniony, dass unser Wandel und auch unsere Worte mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung müssen. Że nasze postępowanie i nasze słowa muszą być zgodne z Słowem Bożym. Und wenn das der Fall ist, haben wir schon die Grundlage gelegt, um nachher das zu praktizieren, was in Epheser 5 später erwähnt wird. A jeśli to urzeczywistnimy, to już będziemy, to już położymy dobry fundament, aby czynić to, co czytaliśmy w Efezjan 5. Darum sagt Vers 15, geht nun acht, wie ihr sorgfältig wandelt. I teraz 15 wiersz mówi, baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Zwar sorgfältig wandeln heißt, dass wir in den sichtbaren Fußspuren wandeln, gehen, die uns der Herr Jesus hinterlassen hat. W niemieckim powiedziane jest, że mamy postępować tak bardzo porządnie, mamy bacznie zwracać uwagę na to, żeby porządnie postępować, to znaczy chodzić w śladach Pana Jezusa, który nam pozostawił. Wir können die Stelle lesen, 1. Petrus 2. Przeczytajmy 1. Piotra, 2. rozdział. Vers 21. 21. wiersz. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde tat. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego śladu, on grzechu nie popełnił. Das bedeutet, sorgfältig zu wandeln. To znaczy chodzić porządnie, baczyć na to pilnie. Wir sollen die Zeiten, die Gott uns gegeben hat, ausnutzen. Mamy wykupywać, wykorzystywać czas, który Bóg nam daje. Zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Ku jego chwale i ku jego uwielbieniu. Wir sollen dann anschließend, sagt Vers 18, uns nicht berauschen mit irgendwelchen Getränken oder Ausschweifungen. Dalej 18 wiersz mówi nam, że nie mamy się upijać jakimś napojem lub rozwiązłością. Denn wer einen Betrunkenen gesehen hat, der weiß, dass er nicht sorgfältig wandelt. Bo każdy, kto widział pijanego, wie, że taka osoba nie jest w stanie chodzić właśnie porządnie. Er läuft eher zickzackartig seinen Weg. Bardziej chodzi taką schleifą przez życie. Zigzakiem. Aber das ist kein sorgfältiger Wandel. Ale to nie jest porządne postępowanie. Aber das ist das, was Gott von uns erwartet. Ale to jest to, co Bóg od nas oczekuje. Wir sollen zueinander Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder singen. Mamy śpiewać wzajemnie psalmy, duchowe pieśni. Und für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken. I za wszystko mamy dziękować Bogu i Ojcu w Chrystusie. Nachdem der Apostel Paulus diese Dinge vorgestellt hat, i gdy Paweł to wszystko przedstawił, kommt er jetzt wieder auf die Schöpfungsordnung Gottes zu sprechen. To wraca teraz znowu do porządku, którego Bóg położył w stworzenie. Spricht über die Ehe. Mówi znowu o małżeństwie. Und den herrlichen Maßstab der Liebe des Christus zu seiner Versammlung. I o wspaniałej mierze wzorcu, którego Bóg dał, jeśli chodzi o miłości Chrystusa do zgromadzenia. Darüber werden wir uns dann noch nach der Pause unterhalten. I o tym będziemy rozmyślali po przerwie.
Panie Jezu, my przychodzimy, aby słuchać Twojego Słowa. I tak w naszych sercach rodzi się to pragnienie, aby Ciebie poznawać. Dlatego prosimy Ciebie, abyś uczynił nasze serca, aby były gotowe, aby to, co Ty do nas mówisz, abyśmy potrafili to przyjąć. Nie tylko powierzchownie, ale też, aby nasze życie mogło się odmieniać. Bo my chcemy patrzeć na Ciebie i na Twoją chwałę, która jest już dzisiaj nam dana przez Twoje Słowo. Dzisiaj, kiedy oglądamy jeszcze to kosztowne dzieło, które Ty dokonałeś, ono sprawia, że nasze serca kipią wielką radością i miłością ku Tobie i pragną, aby czynić wszystko to, co jest wolą Twoją. Dlatego polecamy Ci wszystkich młodych i też starszych, abyśmy mogli być gotowi przyjmować to, co dla nas przygotowałeś. Aby to nie było takie powierzchowne, aby to nie było zewnętrzne, lecz aby czyn mógł się w głębokiej pokucie od wnętrza serca rozpoczynać. Tobie to chcemy polecać i prosić, aby Twoje słowo mogło mieć odpowiedni grunt, aby ono mogło się wspierać na prawdzie Twojej. Tobie chcemy się oddać teraz w Twoje ręce i prosić Ciebie, aby mówiący i tłumaczący mieli zależność od Ducha Świętego. Amen. Amen. Będziemy kontynuowali list do Efezjan, 5 rozdział. Und Epheser 5 ist genauso ausgewogen wie 1. Korinther 11. I ten 5 rozdział jest dokładnie tak samo wyważony jak Koryntian 11. Ich will das extra vorweg sagen, falls ich es nachher vergessen sollte. Chciałbym to właśnie już teraz powiedzieć, bo by się mogło zdarzyć, żebym o tym zapomniał powiedzieć. Wir haben drei Aufforderungen an die Männer. Mamy trzy wezwania dla mężczyzn. Und wir haben auch drei Aufforderungen an die Frauen. I również trzy dla kobiet. Für die Männer in Vers 25 und in Vers 28. Dla mężów 25 i 28 wiersz. Und in Vers 33. I 33. Und für die Frauen in Vers 22 und 24 und ebenfalls in Vers 33. A dla kobiet, czy żon 22, 24 i 33. Das heißt, das Wort Gottes ist schon sehr, sehr ausgewogen in diesen Dingen. A to oznacza, że Słowo Boże w tych rzeczach jest bardzo wyważone. Das erste Wort, das der Apostel Paulus hier an Personen richtet, ist an die Frauen. Pierwsze słowo, które apostoł Paweł kieruje do osób, jest to słowo do żon. Und es ist die Rede davon, dass man sich unterordnen soll. I jest tu mowa o tym, że ma być, czy ma się być podległym. Das Wort steht eigentlich gar nicht in diesem Vers, in Vers 22. W zasadzie to słowo nie jest napisane tutaj, w tym 22 wierszu. Aber wir haben es in Vers 21. Mamy go w 21 już. Dass wir einander unterordnen in der Furcht Christi. Że mamy być podlegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Und eben auch so, ihr Frauen, euren eigenen Männern. I tak samo wy, żony, waszym własnym mężom. Tak to w zasadzie powinno być. Das Wort unterordnen ist oft völlig falsch verstanden worden. To słowo być poddanym zostało źle zrozumiane.
Denn unterordnen bedeutet nicht gehorchen. Bo być podległym oznacza nie być posłusznym. Nie oznacza nie być posłusznym. Unterordnen bedeutet ist nicht das gleiche wie gehorchen. Być podległym to nie jest to samo co być posłusznym. Das Wort gehorchen haben wir auch im Epheserbrief in Kapitel 6 Vers 1. To słowo być posłusznym mamy także w liście do Efezjan w 6 rozdziale w 1 wierszu. Und das zeigt uns, dass dieser Begriff unterschiedliche Bedeutungen hat. To nam pokazuje, że te wyrażenia mają różne znaczenia. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom. Aufgrund von gewissen Regeln, die es gibt. Na podstawie pewnych reguł, zasad, które są. Diese Regeln müssen praktiziert werden, ob ihr sie versteht oder ob ihr sie nicht versteht. I te zasady, reguły macie praktykować, obojętnie czy je rozumiecie, czy też nie. Das ist gehorsam. To jest posłuszeństwo. Das heißt gehorchen aufgrund von Anordnungen. I to oznacza posłuszeństwo na podstawie zarządzeń. Und jeder, der hier sitzt, war mal kind. I każdy, kto tu siedzi, był kiedyś dzieckiem. Oder ist es sogar noch in der Beziehung. Albo jest jeszcze dzieckiem, jeśli chodzi o tą relację. Deswegen weiß jeder, was es heißt, zu gehorchen aufgrund von Regeln. I dlatego każdy z nas doskonale rozumie, co to znaczy być posłusznym na podstawie poleceń czy reguł zarządzeń. Aber genau diesen Ausdruck benutzt Gott nicht in Vers 22. Ale dokładnie tego wyrażenia Bóg nie używa w wierszu 22. Sondern da ist die Rede eben von unterordnen. Ale tu jest mowa o byciu uległym. Das bedeutet überhaupt nicht sklawisch gehorsam sein. A to zupełnie nie oznacza być posłusznym, niewolniczo być posłusznym. Sondern das beschreibt eine Herzenshaltung. Ale to opisuje stanowisko serca. Und das ist etwas völlig anderes. A to jest coś zupełnie innego. Es gibt sogar eine Grenze, die Gott gesetzt hat. Jest nawet pewna granica, którą Bóg ustanowił. Als dem Herrn. Jak Panu. So endet. Jako Panu. So endet Vers 22. Tak się kończy wiersz 22. Das ist interessant. Es geht hier also nicht um einen sklawischen Gehorsam. A jest to bardzo ciekawe, że tutaj widzimy, nie chodzi o to niewolnicze posłuszeństwo. Sondern es geht um eine innere Herzenshaltung. Ale tu chodzi o nasze wewnętrzne nastawienie serca. Dass es diese Grenzen gibt, ist wahrscheinlich völlig klar. Że są te granice, jest to prawdopodobnie dla nas zupełnie jasne. Zum Beispiel sagt Apostelgeschichte 5, dass man Gott mehr gehorchen soll als den Menschen. Na przykład Dzieje Apostolskie 5 rozdział mamy te słowa, że mamy być Bogu bardziej posłuszni niż ludziom. Das heißt, wenn der Mann plötzlich Dinge fordert, die vielleicht ungehorsam sind, muss man da nicht blind folgen. To oznacza na przykład, że jeśli mąż żąda pewnych rzeczy, które są niewłaściwe, to nie oznacza, że żona ma ślepo za tym to wykonywać. Sondern das bedeutet, man kann in der entsprechenden Herzenshaltung auch mal nein sagen. Ale to oznacza, że w odpowiednim nastawieniu serca żona ma prawo w pewnych sytuacjach powiedzieć nie. Ein Beispiel ist sicherlich Abraham und Sarah. Przykładem tutaj może być z całą pewnością Abraham i Sara. Ich weiß nicht genau, wo es steht, aber wo Gott zu Abraham sagt, höre auf Sarah. Nie mam teraz dokładnie tego miejsca, nie potrafię go teraz nazwać, ale gdy Bóg mówi do Abrahama, posłuchaj Sary. Das war nun mal ein verheiratetes Paar. A to była przecież, to było małżeństwo. Aber man sieht, unterordnen bedeutet nicht, dass man alles einfach tun muss. Ale widzimy, że być uległym to nie oznacza, że po prostu wszystko trzeba wykonywać. Sondern es ist eine Herzenshaltung. Ale że jest to nastawienie serca. Natürlich haben wir in 1. Mose 3 diesen Vers. Oczywiście w 1. Mojżeszowej 3. rozdział mamy ten wiersz. Vers 16. 16. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. Das heißt aber nicht, dass Gott zu Adam gesagt hat, du sollst über deine Frau herrschen. Ale to nie oznacza, że Bóg powiedział do Adama, ty masz panować nad twoją żoną. Ich glaube, einige Männer verstehen diesen Vers manchmal etwas falsch. I ja myślę, że to niektórzy mężowie właśnie ten wiersz źle rozumieją.
przypadku w pierwszej Mojżeszowej mamy następstwa upadku w grzech. Das heißt, Gott wollte das nie. To oznacza, że Bóg nigdy tego nie chciał. Aber es war eine Folge davon, von dem Ungehorsam des ersten Menschenpaares. Ale jest to następstwo nieposłuszeństwa pierwszego małżeństwa tutaj na ziemi. Es ist überhaupt ein Kennzeichen von Sünde, dass Herrschsucht da ist. I to jest w ogóle cecha charakterystyczna grzechu, że nasze serca pragną panować. Wir haben das ja auch bei Kain in Kapitel 4, Vers 7. Mamy to tak samo napisane o Kainie, 4:7. Am Ende von dem Vers. Pod koniec tego wiersza. Aber du wirst über ihn herrschen. Lecz ty masz nad nim panować. Also was in 1. Mose 3 steht, ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, was ich gerade bezüglich Epheser 5 gesagt habe. A więc to, co mamy w 1. Mojżeszowej 3. rozdział, nie jest przeciwne temu, co właśnie czytaliśmy z Efezjan 5. rozdział. Epheser 5 beschreibt den Herzenszustand. Efezjan 5. rozdział opisuje stan naszego serca. 1. Mose 3 beschreibt die Folgen des Sündenfalls. A 1. Księga Mojżeszowa opisuje następstwa upadku w grzech. Warum sollen sie, und jetzt geht es, ihren eigenen Männern sich unterordnen? Dlaczego one, czyli żony, powinny być uległe swoim własnym mężom? Hier steht jetzt nicht mehr den Männern. Tu nie jest napisane ogólnie mężom, tylko swoim mężom. Und hier geht es tatsächlich um den Ehemann. A więc tutaj chodzi dokładnie o twojego męża. Das heißt, Gott leitet hier einen Spezialfall aus einem Prinzip ab. A to oznacza, że tutaj jest jakby wybrany specjalny przypadek z ogólnej zasady. Denn das Prinzip ist dann in Vers 23. Bo ta ogólna zasada, mamy ją zapisaną w wierszu 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Bo mąż jest głową żony. Das heißt jetzt nicht mehr, der Mann ist das Haupt seiner Frau. A to oznacza, nie oznacza tylko, że mąż jest głową swojej żony. Also das göttliche Prinzip ist diese Schöpfungsordnung, die für jeden Menschen gilt. A więc tą Bożą zasadą jest ta zasada stworzenia, która jest obowiązująca. Aber in dieser Schöpfungsordnung gibt es eine ganz, ich sag mal, innige, intime Beziehung zwischen Mann und Frau. Ale w tej zasadzie stworzenia jest taka bardzo intymna relacja pomiędzy mężem i żoną. Da ist dann die Rede von dem eigenen Mann. I dlatego tu akurat jest tak jakby wyjątkowo powiedziane o własnych mężach. Ein ganz wichtiger Punkt, den man gut beachten muss. To jest bardzo ważny punkt, który trzeba dobrze stosować go, czy rozumieć. Und dann haben wir in Epheser 5 schon den ersten Vergleich. I tutaj mamy pierwsze porównanie. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Bo mąż jest głową żony. Wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Jak Chrystus jest głową Kościoła. Er ist des Leibes Heiland. Ciała, którego jest Zbawicielem. Wie ist denn Christus das Haupt der Versammlung? W jaki sposób Chrystus jest głową zgromadzenia? Doch nicht in der Form, dass Christus über die Versammlung herrscht. Przecież nie w tej formie, że Chrystus panuje nad zgromadzeniem. Sondern in dem Punkt, dass er sie nährt und pflegt. Ale w tym sensie, że on je pielęgnuje i karmi. Das heißt, dieser göttliche Vergleich, der kommt, macht sofort klar, was es bedeutet, dass die Frauen ihren eigenen Männern sie unterordnen sollen. A więc tu mamy od razu widoczne, co jest na myśli w tym 22 wierszu, że żony mają być uległe swoim mężom. Und dass der Mann das Haupt der Frau ist. I to, że mąż jest głową żony. Noch einmal, es beschreibt einen Herzenszustand. Jeszcze raz to podkreślimy. To oznacza stan serca. Der geprägt ist durch Pflege und Fürsorge. Który jest nacechowany troską i pielęgnacją. Das ist etwas ganz Wichtiges, was man sich jetzt schon gut merken sollte. To jest coś bardzo ważnego, co dobrze powinniśmy zapamiętać. Weißt du, es ist leicht, von seinen Frauen zu fordern, dass sie sich unterordnen sollen. Wiecie, bo to jest bardzo prosto żądać od własnych żon, by były uległe. Aber es ist wahrscheinlich viel, viel schwieriger, ihnen das auch leicht zu machen. Ale o wiele, wiele trudniej jest im to
jakby ułatwić, żeby one takie były wobec nas. Es ist ja eine wechselseitige Beziehung. A więc jest to taki związek, w którym te strony są zmieniane, czyli jest to obowiązujące dla obu stron. I sehr sorgfältig gepflegt werden muss. I bardzo trzeba o to dbać. Und Gott benutzt später drei Verse, um das zu erklären, wie Christus die Versammlung pflegt. I Bóg używa trzech wierszy, by to wyjaśnić, w jaki sposób Chrystus pielęgnuje zgromadzenie. Also in Vers 23 kriegen wir den Grund für Vers 22. A więc w 23 wierszu mamy podstawę dla wiersza 22. Deswegen wird er mit dem Wörtchen denn eingeleitet. Dlatego jest tutaj w 23 wierszu to słówko bo. Aber wie es in Vers 22 eine Grenze gibt als dem Herrn. Ale tak jak w 22 mieliśmy tą ustanowioną granicę jak Panu. Gibt es auch hier eine Grenze. Również i tutaj mamy tą granicę postawioną. Wie auch der Christus. Jak i Chrystus. Das heißt, jedes Mal wird auf eine göttliche Person hingelenkt. A więc za każdym razem jest, myśli są skierowane na boską osobę. Und zwar immer auf die gleiche göttliche Person, auf Jesus, den Sohn Gottes. I za każdym razem na tą samą boską osobę, czyli na Jezusa, Syna Bożego. Der einmal als Herr bezeichnet wird. Który raz jest określony jako Pan. Ich habe das gestern schon gezeigt, das heißt, er hat ein Anrecht an uns, weil er uns erkauft hat. To już wczoraj wspominałem o tym, że on ma pewne prawa do nas, ponieważ on nas wykupił. Und auf der anderen Seite wird hingelenkt auf den Christus. A z drugiej strony jest wskazane na Chrystusa. Auf den Gesalbten Gottes. Na tego pomazanego Bożego. Bei dem alle Zeit ein herrlicher Wohlgeruch aufstieg. Z którego cały czas jest ta woń, wznosi się ta woń przyjemna. Ich möchte das einmal kurz zeigen im Matthäus-Evangelium, was das bedeutet. Chciałbym to też pokazać, co to oznacza w Ewangelii Mateusza. Was uns vielleicht ein klein wenig zeigt, was in diesem Begriff Christus drin steckt. Bo to nam coś uzmysłowi, co jest zawarte w tym pojęciu Chrystus. Die erste Stelle ist Matthäus 3 am Ende. Pierwsze miejsce jest Mateusza, trzeci rozdział. Als der Herr sich taufen ließ, gdy Pan Jezus pozwolił się ochrzcić, wo seine Liebe so groß war, dass er sich eins machte mit den Bußfertigen aus dem Volk, gdy jego miłość była tak wielka, że on się zjednał z tymi, którzy byli gotowi pokutować z jego ludu, und wo der Verdacht aufkommen könnte, dass es keinen Unterschied gibt zwischen ihm und den Bußfertigen aus dem Volk, i gdzie mogłoby powstać podejrzenie, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy nim a tymi, którzy chcieli pokutować, czyli gotowi pokutować. Dabei gibt es einen gewaltigen Unterschied, denn er war sündlos und die Menschen nicht. Ale jest jedna potężna różnica. On był bez grzechu, a ci, którzy chcieli pokutować, mieli ten grzech. Jedenfalls kommt dann sofort die Stimme Gottes aus dem Himmel. W każdym razie natychmiast rozlega się głos z nieba. Und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Który mówi, ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Und das ist etwas, was das Leben von Christus auf dieser Erde prägt. I to jest coś, co piętnuje życie Chrystusa tutaj na tej ziemi. Nacechowuje je. Er war das wohlgefallen bei Gott. On był tym upodobaniem u Boga. Die nächste Stelle ist gleichzeitig ein Zitat. Następne miejsce to jest jednocześnie cytat aus Mateusz 13. Mateusza 13 rozdział. Nein, 12. Przepraszam, 12. 12 vers 18. 18 wiersz. Siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie, złożę na niego ducha mego. Das heißt, es wird hingelenkt auf ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Tu jest wskazane, czy skierowane na ten cytat z Księgi Izajasza. Wir erfahren, dass dieser geliebte Knecht, der dort angekündigt worden ist, der Sohn Gottes ist, der hier auf dieser Erde lebte. I widzimy, że ten sługa, na którego jest wskazywany, to jest ten syn, który żył tutaj na tej ziemi. Und er alle Zeit das ihm wohlgefällige tat, który czynił zawsze to, co się jemu podobało. Und auf den Gott seinen Geist legen konnte, i na którym Bóg mógł złożyć swojego ducha.
Man kann auch sagen, dass in ihm die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte. I można to powiedzieć, że w nim była cała pełnia boskości cieleśnie. Und die dritte Stelle enthält eine völlig neue revolutionäre Botschaft. A trzeci wiersz, trzecie miejsce zawiera zupełnie nowe poselstwo, rewolucyjne poselstwo. Das ist in Matthäus 17. Mateusza 17 rozdział. Wo eben der Herr Jesus dort auf dem Berg der Verklärung war mit drei Jüngern. Gdy Pan Jezus był z trzema uczniami na tej górze przemienienia. Plötzlich Abraham und Mose und Elia erschienen. I nagle pojawili się tam Mojżesz i Eliasz. Und Petrus sagt, lass uns drei Hütten bauen. I Piotr mówi, zróbmy trzy namioty. Und sozusagen die beiden großen Glaubensmänner auf eine Stufe stellt wie Jesus Christus, den Sohn Gottes. I w tym momencie Piotr tych trzech wielkich mężów wiary stawia na jednym poziomie z Panem Jezusem. Wäre für uns sicherlich eine Ehre, auf die gleiche Stufe gestellt zu werden wie ein Mose oder ein Elia. Dla nas z pewnością byłoby to wielką chwałą i zaszczytem być postawiony na jednym poziomie z Mojżeszem i Eliaszem. Ale dla naszego Pana to była degradacja. I dlatego natychmiast pojawia się głos z nieba. Ten jest syn mój umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. I tu się nie kończy jeszcze ta wypowiedź Boża. Es folgt noch ein Wort, was für die Juden schockierend war. Tu się pojawia słowo, które dla Żydów było szokujące. Ihn hört. Jego słuchajcie. Sie gingen davon aus, dass sie auf Abraham hören mussten. Oni zawsze wychodzili z założenia, że mają słuchać Abrahama. Als den Vater des Glaubens. Jako tego ojca wiary. Dass sie auf Mose hören mussten, als den Geber des Gesetzes. Że mają słuchać Mojżesza jako tego dawcę zakonu. Nein, sagt Gott. Nie, Bóg mówi. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. To jest mój syn umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. Auf ihn müsst ihr hören. Jego musicie słuchać. Und das ist im Endeffekt das, was in dem Begriff Christus drin steckt. I to jest dokładnie to, co jest ujęte pod tym określeniem Chrystus. Wie auch der Christus die Versammlung. Aber wie die Versammlung. Nein. Wie auch der Christus als Haupt der Versammlung ist. Tu, co mamy w tym 23 wierszu listu Efezjan, jak Chrystus jest głową zgromadzenia. Also diese Person, die alle Zeit das Wohlgefallen Gottes war, a więc ta osoba, która zawsze była upodobaniem Bożym, der Gott so vollkommen geehrt und verherrlicht hat, która Boga w tak doskonały sposób uczciła i uwielbiła, von dem Gott am Ende sagte, auf ihn müsst ihr hören, o którym Bóg mówi, jego słuchajcie, den hat Gott als Haupt über die Versammlung gesetzt. Tego Bóg ustanowił jako głowę zgromadzenia. Sag mal, als Antwort Gottes auf sein Leben hier auf dieser Erde. Powiedzmy to tak, że jest to odpowiedź Boża na jego życie tutaj na tej ziemi. No, wir können diesen Vergleich kaum verstehen. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego porównania. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Bo mąż jest głową żony. Wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Jak Chrystus jest głową zgromadzenia. Er ist des Leibes Heiland. Jest głową zgromadzenia, ciała, którego jest Zbawicielem. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt den göttlichen Maßstab für eine Ehe. A więc tutaj mamy ten Boży wzorzec dla małżeństwa. Dieser Maßstab ist Christus in seiner vollkommenen Hingabe. A więc tym wzorcem jest Chrystus w swoim doskonałym oddaniu. Ja myślę, jeśli chodzi o naszą praktyczną stronę, nie jesteśmy w stanie tego dobrze pojąć, zrozumieć. I czasami pojawiają się pytania, w jaki sposób to mamy praktykować. Ale to się staje jeszcze bardziej trudne dla nas. I zaraz to zobaczymy. Aber dieser göttliche Maßstab wird auch für die Frauen benutzt. Ale ten Boży wzorzec jest użyty także i dla kobiet. Das heißt, es gibt hier nicht zwei Maßstäbe. A więc to oznacza, że tu nie ma dwóch wzorców. Also noch einmal, der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Versammlung ist. A więc jeszcze raz, mąż jest głową żony, jak Chrystus głową zgromadzenia.
jetzt kommt die andere Seite, Vers 24. Teraz w 24 wierszu mamy tą drugą stronę. Wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist. Tak jak zgromadzenie podlega Chrystusowi, so auch die Frauen in allem. Tak i żony mężom we wszystkim. Also die Maßstab, die Grundlage ist für beide genau die gleiche. A więc ten wzorzec, ta zasada jest dla obu taka sama. Gott hat hier nicht zwei verschiedene Messlatten. Bóg nie ma tutaj dwóch różnych przymiar dla każdej ze stron. Sondern die Messlatte ist immer Christus. Ale tym wzorcem jest zawsze Chrystus. Seine Beziehung zur Versammlung. I jego związek, czy jego relacja w stosunku do zgromadzenia. Ich denke, es ist klar, was hier mit Versammlung gemeint ist. Ja myślę, że to jest dla nas jasne, co tu jest, co myślimy pod pojęciem zgromadzenie. Es geht hier nicht um die Gläubigen, die an einem Ort zusammenkommen. Tu nie chodzi o wierzących, którzy zgromadzają się w danym miejscowości, Es geht auch nicht um die Seite, dass alle Gläubigen, die jetzt leben, die Versammlung Gottes darstellen. Nie chodzi też o tą stronę, że ci wierzący, którzy obecnie żyją na świecie, że oni przedstawiają to zgromadzenie. Und es geht hier um den Begriff in seiner größten Weite. Ale tu chodzi o to pojęcie w jego najszerszym znaczeniu. Das heißt, hier wird uns die Versammlung gezeigt in den Augen Gottes. Tu jest nam pokazane zgromadzenie w oczach Bożych, zu der alle Gläubigen gehören von Pfingsten bis zur Entrückung. Do którego należy, jako do zgromadzenia, do którego należą wszyscy wierzący od czasów zielonych świąt aż do pochwycenia przez Pana. Das heißt, die Versammlung in ihrer Absolutheit. A więc zgromadzenie w swojej absolutności. Wovon heute leider wenig zu sehen ist. Niestety dzisiaj z tego jest bardzo mało widoczne. Auch dieses Thema wird gleich der Apostel noch behandeln. I również ten temat, tematem zajmuje się apostoł. Also in diesen Versen 22 bis 24 werden die Grundlagen gelegt für eine, ich sag mal, gute Ehe. A więc w tych wierszach 22 do 24 są położone podstawy dla dobrego małżeństwa. Die sich herleiten lassen aufgrund der Schöpfungsordnung Gottes. Które opierają się na tym zasadzie, która panuje w stworzeniu. Wo es nur einen einzigen Maßstab gibt, nämlich Christus und die Versammlung. Gdzie jest tylko jeden, jedyny wzorzec, Chrystus. In Vers 25 werden wieder die Männer angesprochen. W 25 wierszu jest mowa do mężów. Und jetzt geht es um die praktische Seite, nämlich dass man die seine Frau lieben soll. I tutaj jest mowa o praktycznej stronie, mianowicie, że mężowie mają miłować swoje żony. Und wieder bringt Gott einen Vergleich. I znowu mamy porównanie. Dieser Vergleich zieht sich jetzt über drei Verse. I to porównanie teraz rozciąga się na trzy wiersze. Vers 25, 26 und 27. 25, 26 i 27. Und diese drei Verse zeigen uns wirklich alle Mühe, die Christus aufgewendet hat. I te trzy wiersze pokazują nam ten wszelki trud, jaki Chrystus, jakiego Chrystus sobie zadał. Es ist erstens seine Mühe in der Vergangenheit, Vers 25. A więc to jest po pierwsze jego trud w przeszłości, 25 wiersz. Es ist seine Mühe in der Gegenwart, Vers 26. Jest to jego trud w teraźniejszości, 26 wiersz. Es ist seine Mühe in Vers 27, die noch zukünftig ist. Jego trud, który jest dopiero w przyszłości, wiersz 27. Das heißt, wenn hier von Liebe die Rede ist, a więc jeśli tu jest mowa o miłości, dann wird uns die vollkommene Liebe des Christus als Maßstab gesetzt. To jest tutaj jako ten wzór przedstawiona doskonała miłość Chrystusa, die in der Vergangenheit wirkte, która działała w przeszłości, tagtäglich da ist, która jest obecna teraz, und auch in der Zukunft uns in das Ziel bringen wird. I która w przyszłości doprowadzi nas również do celu. Was ist in der Vergangenheit passiert? Co stało się w przeszłości? Da hat Christus sich selbst für die Versammlung hingegeben. Chrystus dał samego siebie za zgromadzenie. Wir haben einen ganz, ganz schwachen Vergleich dafür in einem Gleichnis, das der Herr Jesus selbst anführt. Mamy bardzo słaby przykład tego w pewnym podobieństwie, które sam Pan Jezus przytacza. Mateusz 13. Mateusza 13.
Vers 45 und die folgenden und der folgende. 45. Wiersz i następne. Wenn die Rede von einem Kaufmann ist, der schöne Perlen sucht. Jest mowa o tym kupcu, który szuka pięknych pereł. Das Interessante ist, als er schöne Perlen sucht, findet er plötzlich eine sehr kostbare. Co ciekawe jest, że on szuka pięknych pereł i nagle znajduje jedną kosztowną. Gott sagt hier gar nicht, dass er eine sehr schöne findet. Bóg nie mówi tutaj, że on znalazł jedną bardzo piękną perłę. Obwohl das sicherlich auch der Fall gewesen ist. A z całą pewnością tak i też było. Aber sie war eben nicht nur schön, sie war eben kostbar. Ale ta perła nie tylko, że była piękna, ale ona była przede wszystkim kosztowna. Das kostbar bedeutet, es musste ein hoher Preis bezahlt werden. A więc kosztowna wskazuje na to, że musiała być zapłacona wielka, wysoka cena. Der Preis war ausgesprochen hoch. I ta cena była bardzo nieporównywalnie wielka. Mehr konnte er auch nicht bezahlen als diesen Preis. I też więcej nie mógł zapłacić niż właśnie tą cenę. Denn er musste alles verkaufen, was er hatte. Bo on musiał sprzedać wszystko, co posiadał. Wirklich alles. Naprawdę wszystko. Diese eine einzige Perle zu kaufen. By kupić tą jedną, jedyną perłę. Es ist nur ein schwaches Bild von dem, was Christus tat. To jest taki słaby obraz tego, co uczynił Chrystus. Ein ganz schwaches Bild von der Liebe des Christus. Bardzo słaby obraz miłości Chrystusowej. Denn Christus verkaufte nicht nur alles, was er hatte. Bo Chrystus nie tylko, że sprzedał wszystko, co posiadał. Er gab auch noch sein eigenes Leben hin. To jeszcze dał swoje własne życie. Das musste dieser Kaufmann nicht. Ten kupiec tego nie musiał uczynić. Und das zeigt uns etwas von der unbeschreibbaren Liebe des Christus zu seiner Versammlung. To nam coś pokazuje, co nieco z tej nieopisanej miłości Chrystusa do swojego zgromadzenia. Dass Christus alles verkaufte, wird uns gezeigt im 2. Korintherbrief. Że Chrystus wszystko sprzedał, jest nam pokazane w 2. liście do Koryntian. Das heißt, dass wir die Gnade unseres Herrn Jesus Christus kennen. Tak napisane, że znamy łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dass er, der er reich war, który, będąc bogatym, um euren Willen arm wurde. Dla nas stał się ubogim. Das ist ein klein wenig davon, von dem, was hier in Vers 46 steht. To jest co nieco z tego, co mamy opisane tutaj w tym 46. wierszu Mateusza. Was heißt das, dass Christus arm wurde? Co to oznacza, że Chrystus stał się biednym? Das bedeutete nicht, dass er aufhörte, Gott zu sein. To nie oznacza, że on przestał być Bogiem. Aber es bedeutete, dass er darauf verzichtete, seine göttliche Kraft für sich selbst einzusetzen. Ale to oznacza, że on zaniechał, by swojej boskiej mocy używać w swojej sprawie. Er hat sozusagen alles, was er besaß, abgegeben und nicht für sich selbst benutzt. A więc wszystko, co miał, on odłożył to jak gdyby na bok i nie korzystał z tego. Wollte nur die Szene im Garten Getsemane anzugucken. Wystarczy, że spojrzymy na tę scenę w ogrodzie w Getsemane. Als Judas mit einer Heeresmacht kam, um die eine Person gefangen zu nehmen. Gdy Judasz przyszedł z tym całym zastępem żołnierzy, by pochwycić, pojmać jedną osobę. Und der Herr die Frage stellt, wen sucht ihr? I Pan stawia pytanie, kogo szukacie? Und dann sagen sie, Jesus den Nazareer. I oni mówią, Jezusa Nazareńskiego. Und dann sagt er, ich bin es. I Pan mówi, jam jest. Und dann fallen sie alle um. I wszyscy padają na twarz. Das zeigt uns was von seiner göttlichen Macht in einem einzigen Wort. To nam pokazuje co nieco z jego boskiej mocy w tym jednym, jedynym słówku. Dann können die alle wieder aufstehen. I mogą znowu wszyscy powstać. Dann stellt der Herr nochmal die gleiche Frage. I Pan stawia im jeszcze raz to samo pytanie. Und sie sind so dreist und geben nochmal die gleiche Antwort. I oni są jeszcze tak ohydni, że dają tą samą odpowiedź. Und plötzlich passiert überhaupt nichts. I nagle nic się nie dzieje. Sondern der Herr ließ sich binden und gefangen nehmen. Pan pozwolił się związać i pozwolił się związać. Das ist eigentlich das, was hier bei dieser Perle beschrieben ist. To jest mniej więcej to, co jest opisane tutaj w przypadku tej perły. Er verkaufte alles. On sprzedał wszystko. Aber die Gefangennahme reicht natürlich nicht aus, um die Frage der Sünde und Schuld zu klären. Ale to pozwolenie się związać, czy pojęcia, nie załatwiłoby sprawy zapłaty za grzechy. Und die Quelle des Lebens musste auch noch in den Tod gehen. Ale to źródło życia musiało jeszcze iść w śmierć. Das zeigt uns das Gleichnis mit der kostbaren Perle nicht mehr.
to podobieństwo tej kosztownej perle nam już tego nie przedstawia. Aber so absolut vollkommen groß war die Liebe des Christus. Ale tak absolutnie i tak doskonała była miłość Chrystusa. Nun, Christus ist nicht für die Versammlung gestorben, weil sie irgendetwas mit Sünde zu tun hat. I Chrystus ist nicht für die Versammlung gestorben, weil sie was mit Sünde zu tun hat. I Chrystus nie zmarł za zgromadzenie z tego powodu, że zgromadzenie ma coś do czynienia z grzechem. Sondern mehr um sie zu besitzen. Ale by je posiadać, dlatego zmarł. Wir werden das auch gleich daran sehen, wenn sie heiligt und reinigt. I widzimy, że on je uświęcił i oczyścił. Auch das ist anders als die Beziehung zu uns Menschen persönlich. To jest coś innego niż związek do nas osobisty, do nas ludzi. Und noch einmal dieser Vergleich in Vers 25. Jeszcze raz to porównanie w 25 wierszu. Und ich glaube, jeder versteht, wie weit davon entfernt ist. I myślę, że każdy z nas rozumie, jak daleko jesteśmy od tego, jak bardzo jesteśmy od tego oddaleni. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował zgromadzenie. Und sich selbst für sie hingegeben hat. I wydał zań samego siebie. Merken wir, wie schön der Apostel Paulus das hier alles formuliert. Zauważamy, jak piękny sposób apostoł Paweł to tutaj formułuje. Es fängt an mit der Unterordnung. Zaczyna od tej uległości. Es wird anschließend sofort der Vergleich gebracht mit Christus. Natychmiast jest przytoczone porównanie z Chrystusem. Der Mann ist das Haupt, wieder der Vergleich mit Christus. Mąż jest głową i znowu porównanie do Chrystusa. Die Frauen sollen sich den Männern unterwerfen in allem. Żony powinny być podległe mężom we wszystkim. Und sofort heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen. I natychmiast jest napisane, mężowie, miłujcie żony swoje. Und es kommt der größte, vollkommenste Vergleich, den es überhaupt gibt. I teraz mamy to największe, najwspanialsze, najdoskonalsze porównanie, jakiekolwiek jest. Und jeder, der auf seine eigene Ehe guckt, i każdy z nas, który patrzy na swoje własne małżeństwo, der merkt, wie oft er darin schon versagt hat. Zauważa natychmiast, jak często zawodził w tym. Trotzdem schreibt es Gott hierhin als ein Prinzip. A jednak Bóg to zapisuje tutaj jako tą zasadę. Sag noch einmal, das war die Liebe des Christus in der Vergangenheit zu der Versammlung. A więc to była ta miłość Chrystusowa w przeszłości do zgromadzenia. Er hat sie erworben. Bo on je nabył czy zdobył. Aber dann macht auch etwas jetzt gegenwärtig. Ale teraz mamy coś teraźniejszego. Das ist Vers 26. 26. wiersz. Er heiligt sie und reinigt sie durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Nun heiligen bedeutet immer trennen von etwas. Uświęcać to oznacza odłączać ciągle od czegoś. Also trennen von allem, was sie verunreinigt. A więc odłączać czy oddzielać od czegoś, co je zanieczyszcza. Das heißt, der Dienst des Herrn Jesus heutzutage an der Versammlung besteht darin. A więc to oznacza, że służba Pana Jezusa wobec zgromadzenia opiera się na tym, sie von allem, was sie verunreinigen könnte, fernzuhalten. By je, czyli zgromadzenie, odsuwać od wszystkiego, co mogłoby je zanieczyścić. Diesen Bemühungen gegenüber steht leider unser Fleisch. Niestety. Problemem w tym momencie jest nasze ciało. Deswegen ist das ein unermüdlicher Dienst des Herrn Jesus. I dlatego jest to ta niezłomna służba Pana Jezusa. Der erst einmal in der Zukunft zu Ende sein wird, która zakończy się dopiero w przyszłości. Wenn er die Versammlung ohne Flecken, ohne Runzeln Gott vorstellt. Gdy on swoje zgromadzenie bez zmazy i bez skazy kiedyś przedstawi Bogu. Weil hier besteht seine Arbeit darin, dass er sie andauernd heiligt, also trennt von all diesen Dingen. Ale tutaj jego służba polega na tym, że on ciągle, nieustannie oczyszcza je. Aber das ist nicht das Einzige, was er tut. Ale to nie jest tylko ta jedna rzecz, którą on czyni. Sondern er reinigt sie auch. Ale on je też oczyszcza. Und jetzt steht hier nicht durch Blut. I tu nie jest napisane krwią. Es geht hier nicht um Sünden. Tu nie chodzi o grzechy. Sondern es geht hier durch das gesprochene Wort. Ale chodzi tutaj przez wypowiadane czy mówione słowo. Ja, das griechische Wort, das dort für Wort steht, ist das gesprochene Wort. To słówko,
które w języku greckim jest tutaj użyte przez słowo, jest tutaj na myśli wypowiedziane słowo, tak by w naszym musiało być to oddane. Das heißt, er teilt sozusagen der Versammlung himmlische Dinge mit, die auf Christus hinweisen. A więc to oznacza, że on dzieli się z nami tymi rzeczami niebiańskimi, które świadczą o Chrystusie. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Es geht hier nicht darum, dass irgendwie Christus für die Versammlung gestorben ist, um ihr Sünden zu vergeben. A więc myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi, że tu nie chodzi tylko o to, by myśleć, że Chrystus zmarł za zgromadzenie, by je wybaczyć im grzechy, nam grzechy. Sondern es war eben diese kostbare Perle, die er sich erwarb durch seinen Tod. Ale to była ta kosztowna perła, którą on zdobył przez swoją śmierć. Und wo er jetzt sehr viel Mühe aufwendet. I on teraz zadaje sobie wiele trudu, um sie sozusagen zu heiligen und zu reinigen. By nas, czy nas jako zgromadzenie teraz uświęcać i oczyszczać ciągle. Und das, wo heutzutage von der Einheit fast nichts mehr zu sehen ist. I dzisiaj, w dniach dzisiejszych, z tej jedności praktycznie nic nie widać. Ja, diesen ganzen Bemühungen steht das Fleisch der einzelnen Gläubigen gegenüber. Tym wszelkim trudom i temu staraniu pańskiemu nasze ciało się niestety stoi na drodze. Aber hier wird uns eben gezeigt, was die Liebe zu den Frauen bedeutet. Ale tu jest pokazane, co oznacza ta miłość do żon. Dass wir tagtäglich Mühe aufwenden, diese Liebe zu praktizieren. Że my dzień w dzień musimy zadawać sobie trudu, by to w praktyce urzeczywistniać. Was ist das Ziel, was der Herr Jesus hat? Jaki jest cel, jaki ma Pan Jezus? Das ist das, was wir in Vers 27 lesen, das zukünftige. To jest to, co mamy w 27 wierszu, to, co jest przyszłe. Damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Aby sobie przysposobić zgromadzenie pełne chwały bez skazy, zmazy lub czegoś w tym rodzaju. Was ist der Unterschied zwischen Flecken und Runzel? Jaka jest różnica pomiędzy zmazami i skazami? Nun, Flecken ist etwas, was von außen kommt. A więc ta zmaza czy plama to jest coś, co pochodzi z zewnątrz. Sagen wir, sind Verunreinigungen von außen. A więc to są te zanieczyszczenia z zewnątrz. Runzeln dagegen sind Dinge, die kommen von innen heraus. A te skazy są to rzeczy, które pochodzą z wnętrza. Immer den gleichen Ausdruck benutzen, Verunreinigungen von innen heraus. Tu można by użyć, powiedzieć też, jest to zanieczyszczenie z wnętrza naszego. Aber Christus wird einmal die Versammlung vor Gott darstellen. Ale Chrystus kiedyś przedstawi zgromadzenie przed Bogiem, auf der weder Flecken, Verunreinigungen von außen sind, na którym nie będzie plam, czyli zanieczyszczeń z zewnątrz, noch Verunreinigungen von innen sichtbar sind, ani nie będzie tych skaz, czyli zanieczyszczeń z wnętrza, oder auch nur irgendetwas dergleichen da sei, ani czegokolwiek w tym rodzaju, sondern dass sie heilig und untadelig sei, ale aby było zgromadzenie święte i niepokalane. Das gleiche Wort wird auch benutzt für ohne Flecken, dass sie heilig und ohne Flecken sei. To samo słowo jest użyte, aby było święte i bez plamy. Noch einmal, im Augenblick ist davon wenig zu sehen. A więc jeszcze raz to podkreślamy, że w tej chwili praktycznie mało co jest z tego widzialne. Bei all dem Streit, bei all der Zerrissenheit, die in der Christenheit da ist. Jeśli spojrzymy na te kłótnie, na to rozerwanie chrześcijańskie. Bei all dem Einfluss, den mittlerweile auch ungläubige Menschen gewonnen haben. Dem Einfluss, den auch ungläubige Menschen gewonnen haben. I jeszcze biorąc pod uwagę ten wpływ, jaki niewierzący ludzie wywierają. So dass der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief nur noch von einem großen Haus sprechen kann. Także apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza może mówić tylko o tym wielkim domu. Wo Gefäße zur Ehre und zur Unehre sind. Gdzie te naczynia, gdzie są naczynia ku chwale i niesławie. To schon ein ernstes Wort, was der Apostel Paulus dort hat. I to jest bardzo poważne słowo, które tam apostoł wypowiada. Aber das ändert nichts daran, dass der Jesus tagtäglich um seine Versammlung bemüht ist.
Ale to nie zmienia nic w tym, że Pan Jezus dzień w dzień jest, czy troszczy się, czy trudzi się o swoje zgromadzenie. Dass er sie einmal so in Vollkommenheit vor Gott darbringen wird. I tak właśnie kiedyś jako doskonałe przedstawi zgromadzenie Bogu. Das ist übrigens ein Unterschied zu 1. Mose 2, Vers 22. To jest poza tym duża różnica pomiędzy w stosunku do pierwszej księgi Mojżeszowej, drugi rozdział. Nee, Vers 22. 22 wiersz. Da heißt es nämlich, und Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und er brachte sie zu dem Menschen. Tam mamy 22 wiersz napisane, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Das heißt, in 1. Mose 2 war es Gott, der die Frau nahm und zu Adam brachte. Więc tutaj w 1. Mojżeszowej mamy Boga, który wziął kobietę i przyprowadził ją do Adama. Er brachte sie, Gott brachte sie, die Frau, zu dem Menschen. A więc Bóg przyprowadził ją, kobietę, do człowieka. Adam konnte das selbst nicht. Adam sam tego nie potrafił. Aber hier in Epheser 5 ist das anders. Ale tutaj w Efezjan 5 rozdział jest to inaczej. Da ist nicht Gott derjenige, der die Versammlung ohne Flecken und ohne Runzel darstellen wird. To nie Bóg tutaj, który zgromadzenie bez skazy i bez zmazy przedstawi, czy przyprowadzi. Sondern es ist Christus selbst. Ale jest to sam Chrystus. Und das ist einer der ganz, ganz schönen Hinweise im Neuen Testament, die wir haben. I to jest właśnie ten bardzo, bardzo piękny przykład w Nowym Testamencie, który mamy. Dass dieser Mensch, Jesus Christus, że ten człowiek, Jezus Chrystus, gleichzeitig der ewige Sohn Gottes sein muss. Musi być jednocześnie wiecznym, odwiecznym Synem Bożym. Denn 1. Mose 2 zeigt uns, dass so eine Handlung nur ein Gott tun konnte. Bo w pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, co czytaliśmy, możemy zobaczyć, że taką rzecz może uczynić tylko i wyłącznie Bóg. Wenn es hier der Jesus in Vers 27 selbst tun wird, jeśli tutaj w 27 wierszu Pan Jezus sam to uczyni, muss er also gleichzeitig auch Gott sein. To jednocześnie On musi być Bogiem. Und so haben wir einige Hinweise im Neuen Testament, die uns zeigen, dass der Sohn des Menschen auch der ewige Sohn Gottes ist. I mamy kilka przykładów czy wskazówek w Nowym Testamencie, które nam pokazują, że ten Syn Człowieczy jest jednocześnie Synem Bożym. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Das ist natürlich wieder ein Hinweis auf das Alte Testament. Tu jest oczywiście znowu wskazówka na Stary Testament. Denn guck mal, wenn Adam seine Frau Eva liebte, bo zobaczcie, gdy Adam, widzimy, że Adam miłował swoją żonę Ewę, dann liebte er sie in der Tat wie seinen eigenen Leib, to on w rzeczywistości miłował ją jak swoje własne ciało. Denn sie war ja ein Teil seines eigenen Leibes. Bo przecież ona była częścią jego ciała. Sie wurde ja aus der Rippe, aus der Seite von Adam gebildet. Przecież ona była z tego boku, z tego żebra Adama stworzona. Das heißt, Eva bestand chemisch gesehen aus dem gleichen Leib wie eben auch Adam. A więc pod względem chemicznym ona pochodziła z tych samych struktur DNA co Adam. Liebte er also seine Frau, liebte er gleichzeitig einen Teil, der direkt von ihm war. A więc gdy miłował swoją żonę Ewę, to miłował część siebie jednocześnie. Darum benutzt Gott hier diesen Vergleich. Dlatego Bóg używa tutaj tego porównania. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Tak też i mężowie winni miłować żony swoje jak własne ciała. Und es ist völlig klar, dass man seinen eigenen Leib in einer gewissen Weise liebt. A jest to też chyba dla każdego z nas jasne, że każdy z nas miłuje swoje ciało. Und man liebt seinen Leib dadurch, indem man ihn pflegt und nährt. A miłuje je przez to, że je pielęgnujemy i odżywiamy. Das heißt noch einmal, dieses Lieben bedeutet Lieben durch Pflegen und durch Nähren. A więc ta miłość oznacza, że jest pielęgnacja i karmienie. Und es ist etwas, wozu die Männer schuldig sind. I to jest coś, co mężowie są winni czynić. Das heißt, es gibt also eine Notwendigkeit, das zu tun. A więc jest to konieczność, by to wykonywać. Und diese Notwendigkeit ist die Liebe des Christus zur Versammlung. A tą koniecznością jest miłość Chrystusa do zgromadzenia.
Wir werden gleich verstehen, warum das der Fall ist. I wkrótce zrozumiemy, dlaczego jest, dlaczego to ma miejsce. Denn das Einsetzen der Ehe im ersten Buch Mose, bo postanowienie czy ustanowienie małżeństwa w pierwszej Mojżeszowej, ist eigentlich das erste Bild, was wir in der Bibel haben von Christus und der Versammlung. Jest to w zasadzie pierwszy przykład Biblii, który mamy na Chrystusa i zgromadzenia. Wir können das vielleicht zuerst angucken, damit ich das auch nachher nicht vergesse. Obwohl, dann können wir gleich mal, wird ja noch in Vers 31 erwähnt. Okay. Vers 29. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Kto miłuje swoją żonę, miłuje samego siebie. 28 wiersz pod koniec. Warum? Erstens natürlich, wie ich es eben sagte, dass Eva ein Teil von Adam war. Dlaczego? Już to właśnie wspomniałem, że Ewa była częścią Adama. Also noch einmal, wenn Adam seine Frau Eva liebte. A więc jeszcze raz, jeśli Adam miłował swoją żonę Ewę. Liebte er sich tatsächlich auch selbst, denn sie war ein Teil von seinem Leib. To miłował sam siebie, bo ona była częścią niego. Und deswegen sagt Gott ja auch, werden die beiden ein Fleisch sein. I dlatego Bóg mówi, że oni będą jednym ciałem. Was er eben auch heutzutage auf die Ehe bezieht. To też jest odnoszone dzisiaj, jeśli chodzi o małżeństwo. Das heißt, wenn wirklich jemand seine Frau liebt, dann liebt er eben auch sich selbst, weil sie ein Teil von ihm ist. A więc jeśli dziś ktoś miłuje swoją żonę, to miłuje i samego siebie, bo ona jest moją częścią. Denn es gibt niemanden, der sein eigenes Fleisch hat. Bo nie ma nikogo, kto by nienawidził swoje ciało. Also keiner hasst seinen eigenen Körper. A więc nikt nienawidzi swojego własnego ciała, korpusu. Sondern er versucht ihn zu nähren und zu pflegen. Ale je żywi i pielęgnuje. Und zwar wieder kommt der Vergleich, wie Christus die Versammlung. I znowu mamy to porównanie, jak i porównanie, jak i Chrystus zgromadzenie. Was bedeutet das? Co to oznacza? Das Wort nähren finden wir, glaube ich, ähnlich in Kapitel 6, Vers 4. To słowo karmi mamy w podobnym kontekście użyte w szóstym rozdziale, czwarty wiersz. Und da heißt es aufziehen. I tam jest to jako wychowujcie. Und ihr Väter reißt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf. A wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz wychowujcie je. In der Zucht und Ermahnung des Herrn. Karności dla Pana. Das heißt, karności i w napominaniu dla Pana. Dieses Nähren bedeutet aufziehen in der Gesinnung des Herrn. A więc to karmienie to oznacza wychowywanie w usposobieniu Pańskim. Das heißt, das Nähren bedeutet, dass man darum besorgt ist, dass geistliche Speise da ist. A więc to karmienie oznacza, że ten duchowy pokarm jest obecny. Mal ein Wort an alle Brüder, die jetzt hier sind. Jedno słowo do braci wszystkich, którzy tu są. Auch besonders an die, die verheiratet sind. Szczególnie do tych, którzy są w związkach małżeńskich. Kümmerst du dich darum, dass wirklich geistliche Speise zu Hause da ist? Czy ty troszczysz się o to, by ten duchowy pokarm był w twoim domu? Dass etwas da ist, womit du deine Frau auch nähren kannst. By było coś, czym mógłbyś nakarmić swoją żonę. Das bedeutet zunächst einmal, dass du dich selbst mit dem Wort Gottes beschäftigen musst. A więc to oznacza przede wszystkim na początku, że ty sam siebie musisz karmić Słowem Bożym. Dass du selbst ein Gebetsleben mit Gott führen musst. Że ty sam musisz prowadzić to życie modlitewne z Bogiem. Dass du sozusagen die Speise einkaufen, besorgen musst. Że ty ten pokarm musisz sam nabywać. Und dann eben auch deine Frau und deine Familie zu nähren. Byś był w stanie swoją żonę i swoją rodzinę potem dalej to dalej przekazywać, karmić. Vielleicht manchmal der geistliche Zustand in den Ehen deswegen so schwach. Być może często bywa tak, że ten stan duchowy w małżeństwach jest tak słaby. Weil wir Männer alle möglichen Speisen zu uns nehmen. Bo my mężowie przyjmujemy, czy karmimy się wszelkimi możliwymi pokarmami. Aber eben keine geistliche Speise. Ale nie tym duchowym pokarmem. Ich habe das gestern schon gezeigt am Hohelied, im Hohelied. Już to wczoraj pokazywałem w Pieśni nad Pieśniami. Das, was man isst, że to, co się je, danach riecht man, tym człowiek pachnie. Das gibt man eben auch wieder. I to jest tym owocem, który wydajemy potem. Potem jest taki owoc, który wydajemy. Wenn jemand es nicht glaubt,
ist Knoblauch. Jeśli ktoś nie wierzy, to niech spróbuje czosnku. Und jeder wird dir am nächsten Tag sagen können, was du gegessen hast. Na drugi dzień każdy wam powie, co jedliście wczoraj. Denn du riechst danach. Bo będziesz wydawał ten, tą woń. Jetzt merken wir, wie groß die Verantwortung ist. Teraz widzimy, jak wielka jest ta odpowiedzialność. Wenn deine Speise jest die Dinge dieser Welt sind. Bo jeśli naszym pokarmem są rzeczy tego świata, vielleicht berufliches Fortkommen oder wie auch immer, na przykład awans zawodowy czy cokolwiek, dann ist das die Nahrung, die du deiner Frau gibst. Jeśli to jest ten pokarm, który ty dajesz swojej żonie, dann ist das die Nahrung, die später an deine Kinder weitergereicht werden. To jest dokładnie będzie ten pokarm, który twoja żona przekaże waszym dzieciom. Da muss man sich nicht wundern, wenn von der christlichen Ehe wenig zu sehen ist. Nie trzeba się dziwić, jeśli z tej chrześcijańskiej, tego chrześcijańskiego małżeństwa nic nie będzie widoczne. Also das erste Kennzeichen ist, dass man sie nähren soll. A więc pierwszą cechą jest to, że trzeba je żywić. Das zweite Kennzeichen ist, dass man sie pflegen soll. Drugą cechą jest to, że się je pielęgnuje. Beide Punkte finden wir übrigens auch im ersten Thessalonicher Brief. Obydwa punkty znajdujemy w pierwszym liście do Tesaloniczan. In Vers 1 Thessalonicher 2 Vers 7. Pierwszy Tesaloniczan 2, siódmy wiersz. In der Mitte. W środku. Wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, czy karmiąca matka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Da werden auch diese Dinge miteinander verbunden. Tutaj te rzeczy są połączone ze sobą. Und sie werden mit der nährenden Frau verglichen. I są porównane z tą karmiącą matką. Ona jest żywicielka. Später vergleicht der Apostel Paulus sich auch mit einem Vater in Vers 11, wenn es dann aber mehr um Ermahnungen geht. Potem Paweł tak samo porównuje to do ojca, ale to bardziej jeśli chodzi o to napomnienie, w wierszu 11. Das ist eigentlich ein typisch mütterliches Kennzeichen. A więc jest to typowa matczyna cecha charakterystyczna. Dass man für Nahrung und für Pflege sorgt. Że troszczy się o pokarm i o pielęgnację. Trotzdem ist es hier die Aufgabe des Mannes in Epheser 5. A jednak jest to zadanie dla męża tutaj w naszym urywku w Efezjan. Denn er ist das Haupt der Familie. Bo on jest głową rodziny. Er besorgt sozusagen die Nahrung, die anschließend über die Frau an die Kinder weitergegeben wird. On zdobywa, czy troszczy się o pokarm, który przez żonę będzie przekazywany dalej dzieciom. Also man merkt, wie groß die Verantwortung ist, die wir haben. A więc możemy zauważyć, jak wielka jest odpowiedzialność, którą mamy. Und ich sagte es eben schon, sofort kommt der Vergleich, wie auch der Christus die Versammlung, ich sag, genährt und gepflegt hat oder pflegt. I tu mamy natychmiast to samo porównanie, jak i Chrystus zgromadzenie żywi i pielęgnuje. Plötzlich wechselt das Thema. I nagle temat zmienia się. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Glaubt wirklich jemand, wenn das mit dem Nähren und Pflegen in der Ehe nicht klappt? Czy myśli ktoś z was, że jeśli coś nie gra w tym karmieniu i pielęgnacji, dass es dann in der Versammlung Gottes funktioniert? Że w Zgromadzeniu Bożym będzie wszystko w porządku? Warum sind unsere Stunden niemożliwe? Wir sind Glieder seines Leibes. Bo my jesteśmy członkami Jego ciała, on er das Haupt, którego on jest głową. Das darf man nicht vergessen. Mit dem Leib ist immer das Haupt in Verbindung. Nie możemy tego zapominać. Jeśli jest mowa o ciele, to zawsze z ciałem powiązana jest głowa. Wir haben ja eigentlich zwei Seiten dieses Bildes, die miteinander verzahnt sind. Tu są dwie strony tych rzeczy, które są wspólnie ze sobą, zazębiają się. Braut und Bräutigam, oblubieniec i oblubienica, was von Liebe spricht, to mówi o miłości, und Haupt und Leib, was auch von Verantwortung spricht. I głowa i ciało, to mówi o odpowiedzialności. Ich denke, dass hier deswegen mittendrin dieser ernste Punkt steht, denn wir sind Glieder seines Leibes. Ja myślę, że tu jest właśnie dlatego ten poważny punkt napisany, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Z Jego ciała, z Jego członków. Das
heißt, wir stehen in einer innigen Verbindung mit ihm, mit dem Haupt. To znaczy, że jesteśmy w tym intymnym związku z nim. Ein Haupt dient immer zum Lenken und zum Leiten. Głowa służy, by kierować i kierunkowywać, prowadzić. Deswegen wird hier noch einmal der Bezug genommen auf das erste Buch Mose in Vers 31. I dlatego jeszcze raz jest tutaj ten związek z tym Księgą Mojżeszową, z pierwszą Księgą Mojżeszową w 31 wierszu. Und wir sollten diese Stelle noch einmal kurz aufschlagen. I otwórzmy to miejsce, pierwsza Mojżeszowa 2:24. Denn das ist ja ein ganz interessanter Vers, der an einer ganz interessanten Stelle steht. To jest to bardzo ciekawy wiersz, który jest zapisany w bardzo ciekawym miejscu. Nämlich in 1. Mose 2, Vers 24. Pierwsza Mojżeszowa 2:24. Gott setzt hier die Ehe ein vor dem Sündenfall. Bóg ustanawia tą instytucję małżeństwa przed upadkiem grzech. To jest ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt zwei Dinge, die Gott schon vor dem Sündenfall eingesetzt hat. To są dwie rzeczy, które Bóg ustanawia przed upadkiem grzech. Das eine ist, dass der Mensch arbeiten soll. Pierwsza to jest to, że człowiek ma pracować. Damals natürlich noch ohne Mühe. Wtedy jeszcze bez wysiłku, bez takiego trudu. Der Erdboden war ja auch noch nicht verflucht. Bo ziemia nie była jeszcze przeklęta. Aber du kannst es lesen in 1. Mose 2, Vers 15. W 15. wierszu drugiego rozdziału to czytamy. Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, nicht damit er sich bequem in den Lehnstuhl legte. Bóg ustanowił człowieka w ogrodzie Eden nie po to, by wygodnie leżał sobie na jakimś leżaku, sondern um ihn zu bebauen und zu bewahren, ale by go uprawiał i strzegł, um dort zu arbeiten, czyli by pracował w tym ogrodzie. Weißt du, wann David seine größte Sünde tat mit Batseba? Wiecie, kiedy Dawid popełnił swój największy grzech, jeśli Batseba? Das war sozusagen, als er anfing zu faulenzen. Można powiedzieć, że wtedy, gdy zaczął się leniwić. Denn es war die Zeit, wo die Könige auszogen, als es dort im 1. Samuel. W pierwszej księdze Samuela jest napisane, były to czasy, gdy wyruszyli królowie. Aber David nicht, der ging auf seinem Dach spazieren. Ale Dawid nie, on spacerował sobie po swoim balkonie, czy po swoim dachu. Anschließend kam die Sünde. I natychmiast przyszedł grzech. Das ist ein Prinzip, was Gott vor dem Sündenfall eingesetzt hat. Jest to zasada, którą Bóg ustanowił przed upadkiem grzech. Dass wir arbeiten sollen. Że mamy pracować. Ich rede nicht von solchen, die es nicht können, weil sie krank sind oder aus anderen Gründen eine Arbeitsstelle verloren haben. Nie mówię tutaj teraz o tych, którzy nie mogą tego czynić z powodu chorób czy innych różnych sytuacji, czy też z powodu zwolnienia z pracy. Aber ich rede zu solchen, die nicht arbeiten wollen. Ale to jest mowa do tych, którym się nie chce pracować. Weil es ja bequem ist, nichts zu tun. Bo dla nich wygodnie jest nic nie robić. Man muss aufpassen, dass man da nicht in den Fallstrick des Teufels fällt. Trzeba uważać, by nie popaść w sidła diabelskie wtedy. Das zweite, was Gott vor dem Sündenfall einsetzte. I drugą rzeczą, którą Bóg ustanowił przed upadkiem grzech. Das war die Ehe. To było właśnie małżeństwo. Und zu einem ganz interessanten Zeitpunkt. I to było w bardzo ciekawym momencie czasu. Als noch keinen einzigen Menschen gab, auf den sich Vers 24 bezieht. Gdy nie było jeszcze żadnego człowieka, co do którego ten 24 wiersz by się odnosił. Denn 1. Mose 2, Vers 24 kann sich auf jeden Menschen auf dieser Erde beziehen. Bo pierwsza Mojżeszowa 2:24 może się odnosić do każdego człowieka, aber nicht auf Adam und Eva. Ale nie do Adama i Ewy. Sie hatten nämlich keinen Vater und keine Mutter. Bo oni nie mieli ani ojca, ani matki. Aber hier steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Ale tu jest napisane, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją. Das heißt, Gott setzt hier etwas ein und sagt es zu Personen, auf die es sich zunächst gar nicht direkt bezieht. A więc tu Bóg coś ustanawia i mówi to do osób, których się to nie tyczy. Und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. I złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Auch das braucht er zu Adam nicht zu sagen, denn Adam und Eva waren sowieso ein Fleisch, was ich eben schon erklärte. I również tego do nich Bóg nie musiał mówić, bo oni byli tym jednym ciałem, co przed chwilą wyjaśniałem. Das heißt, Gott setzt hier etwas ein, um uns zu zeigen, dass es nichts und gar nichts mit Sünde zu tun hat. A więc tu Bóg ustanawia coś, co zupełnie nie ma nic wspólnego z grzechem. Sondern Gott setzt es hier extra vor dem Sündenfall ein,
für etwas, was später erst passieren wird. A więc Bóg to ustanawia przed upadkiem w grzech, przed czymś, co później się stanie. Genau wie das Geheimnis Christus und die Versammlung. Dokładnie tak, jak i tajemnica Chrystusa i zgromadzenie. Schon festgelegt war vor Grundlegung der Welt. Była ustanowiona, czy postanowiona już przed założeniem świata. Auch wenn es nicht offenbar war. Nawet jeśli to nie było wcześniej objawione. Sondern erst zur Zeit des Neuen Testaments offenbar wurde. Dopiero zostało to objawione w czasach Nowego Testamentu. Wir haben ja also wirklich das erste Bild von Christus und der Versammlung in Form von Adam und Eva. Tak więc mamy ten pierwszy obraz Chrystusa i zgromadzenia w postaci Adama i Ewy. Losgelöst von Sünde. Wolni od grzechu. Und genau das hat jetzt hier der Apostel Paulus in Epheser 5 plötzlich erwähnt. I dokładnie to tutaj apostoł Paweł wymienia w Efezjan 5:31. Als das erste Bild von Christus und der Versammlung und gleichzeitig wird uns gezeigt, dass die Frau eine eigenständige Person ist. A jednocześnie jest nam pokazane, że żona czy kobieta jest jak gdyby samoistną czy osobną osobą. Und der Mann ebenso. I dokładnie tak samo mąż. Ich meine, da ist der Mann, der wird Vater und Mutter verlassen. Tam jest mąż, który opuści matkę i ojca. Also man merkt ja auch schon, dass die Ehe nicht etwas für Kinder ist. A więc widzimy, że małżeństwo to nie jest coś dla dzieci. Hätte auch sagen können, da wird ein Kind Vater und Mutter verlassen, was auch wahr ist. Bo tam by było napisane opuści dziecko, matkę i ojca. Aber er spricht, to też może się zdarzyć, czy też mogłoby być. Er spricht also von Mensch oder von Mann, das heißt von jemandem, sag mal, der auf eigenen Füßen stehen kann. Tam jest mowa opuści mąż, czyli tu jest mowa o kimś, kto jest już na swoim, można tak to powiedzieć. Der ist auch wirklich in der Lage ist, eine Ehe zu führen. Który naprawdę jest w stanie założyć związek i nie prowadzić go, a być w tym związku, czy dbać o niego, czy troszczyć się o ten związek. Sama, der bewusst eine Entscheidung getroffen hat. Powiedzmy to tak, który świadomie powziął to postanowienie. Das ist sicherlich eine der wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben. I z całą pewnością jest to jedno z ważniejszych, jedna z ważniejszych decyzji w twoim życiu. Das ist wirklich die Frage nach dem Ehepartner. I to jest to pytanie dotyczące partnera życiowego. W 1. Korinthian haben wir noch einen ganz wichtigen Hinweis. W 1. Korinthian jest jeszcze jedna ważna wskazówka. Nur im Herrn. Tylko w Panu. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass es völlig klar ist, dass ein Gläubiger nie einen Ungläubigen heiraten kann. I myślę, że to dobitnie nam pokazuje, że wierzący nie może wziąć sobie za męża czy żonę niewierzącego. Obwohl kann ist vielleicht das falsche Wort, denn manchmal passiert es ja doch. W zasadzie to słowo, które powiedziałem, móc, może jest złym słowem. Aber das ist völlig den Gedanken Gottes widerspricht. Bo oczywiście może tak zrobić, ale zupełnie w 100% jest to przeciwne Słowom Bożym, które mamy napisane. Wenn Gott einmal sagt, welche Gemeinschaft kann Licht und Finsternis haben, gdy Bóg mówi, jaką społeczność ma światło z ciemnością, to muss man sich auch die Frage stellen, welche Gemeinschaft kann ein Gläubiger und einen Ungläubigen haben. To trzeba sobie też postawić pytanie, co wspólnego ma wierzący z niewierzącym. Also es ist eigentlich völlig klar aufgrund der Stellen im Worte Gottes, dass ein Christ einen Christen heiraten muss. A więc jest to dla nas zupełnie jasne, że ktoś wierzący powinien wziąć sobie wierzącego. Und ich bin davon überzeugt, einen echten Segen gibt es nur dann. A ja jestem o tym całkowicie przekonany, że prawdziwe błogosławieństwo jest tylko wtedy, wenn auch beide den gleichen gemeinsamen Weg gehen. Jeśli oboje idą jedną wspólną drogą. Wie willst du dieses Problem lösen, wenn der eine dorthin, der andere dorthin gehen möchte? Jak rozwiążesz ten problem, gdy jeden będzie chodził do tego miejsca, do tego zgromadzenia, a drugie do innego? Was du an etwas von dieser herrlichen Gemeinschaft, wie es hier steht, sie werden ein Fleisch sein. Gdzie masz wtedy coś z tej wspaniałej społeczności, którą tu mamy napisane, że będą jednym ciałem? Das heißt ja auch, dass man eben gemeinsam einen Weg geht. To jest też to zawarte w tych słowach, idą razem, wspólnie, jedną drogą. Man sollte wirklich eine solche Entscheidung
im Gebet vor Gott abwägen. A więc taką decyzję należy w społeczności z Bogiem zważyć czy podjąć ją. Das ist eine Entscheidung, die man fürs Leben fällt. Jest to decyzja, która waży na naszym całym przyszłym życiu. Vielleicht noch mal ein Satz dazu. I może jeszcze jedno zdanie do tego. Es ist zu spät, wenn du zum ersten Mal intensiv zu Gott betest, wenn es um die Wahl des Ehepartners geht. Es ist zu spät, wenn du zum ersten Mal mit einem Gebetsleben beginnst, wenn es um die Wahl des Ehepartners geht. Jest to za późno, gdy ty zaczniesz swoje modlitwy do Boga, właśnie, czy zaczniesz swoje życie modlitewne od prośby o partnera. Gott wird sicherlich ein solches Gebet auch beantworten. Z pewnością Bóg odpowie też na taką modlitwę. Aber die Frage ist, ob du die Antwort Gottes verstehst. Ale pytanie jest, czy ty będziesz w stanie zrozumieć odpowiedź Bożą. Ja, Gott antwortet sicherlich in meinem Leben auf meine Fragen anders als in deinem Leben auf deine Fragen. Bo z całą pewnością Bóg odpowiada w moim życiu na moje pytania inaczej niż będzie odpowiadał na twoje. Ja, wir müssen verstehen lernen, wie Gott persönlich mit uns spricht. Musimy się tego nauczyć, jak z każdym z nas Bóg osobiście rozmawia i nam daje odpowiedzi, każdemu inaczej. Warum ist es wichtig, dass wir auch mit den kleinen Fragen unseres Lebens zu Gott kommen? I dlatego jest to ważne, abyśmy zaczynali nasze modlitwy czy nasze życie modlitewne z Bogiem od różnych małych spraw, dass wir früh damit anfangen, abyśmy odpowiednio wcześnie to zaczęli. Dann lerne ich, wie Gott in meinem Leben mir persönlich antwortet. Bo tylko wtedy będę w stanie nauczyć się, w jaki sposób Bóg odpowiada na moje modlitwy i na moje pytania. Und dann verstehen wir vielleicht auch, wie Gott bei den großen Fragen unseres Lebens antwortet. I wtedy będziemy prawdopodobnie, czy będziemy umieli zrozumieć odpowiedzi Boże na te nasze bardzo poważne pytania. Zu Gott beten bedeutet nicht nur zu fragen, Gott, wen soll ich heiraten? Do Boga modlić się to nie oznacza tylko zadawać Bogu pytanie, Boże, kogo mam sobie wziąć za męża czy żonę? Sondern beten bedeutet auch, dass man Gott seine Wünsche offenlegen kann. Ale to oznacza też, że Bogu można przedstawiać swoje życzenia. Und dass man dann darauf wartet, dass Gott einem auf diesen Wunsch eine Antwort gibt. I czekać na to, by Bóg dał odpowiedź na to nasze życzenie. Das heißt, ich kann schon zu Gott kommen und zu Gott sagen, ich möchte das und das gerne tun, oder ich möchte den oder die gerne heiraten. I to znaczy, że możemy zwrócić się do Boga, chciałbym to i to czynić, albo chciałbym tego i te, lub tą wziąć sobie za męża czy żonę. Dass man dann wirklich offen ist und wartet, bis Gott einmal eine Antwort gibt. Ale byśmy byli gotowi i otwarci na odpowiedź, którą Bóg nam da. Die auch mal ein Nein sein kann. I ta odpowiedź może również brzmieć nie. Was man eben genauso akzeptieren muss. I abyśmy umieli to dokładnie tak samo zaakceptować, tą odpowiedź. Aber das ist das, wenn es heißt im Herrn. Ale dokładnie właśnie to jest to, co oznacza w Panu. Noch einmal, es ist die weitreichendste Entscheidung, die man trifft. I jeszcze raz podkreślmy, to jest to bardzo daleko i szerokie to decyzja, die man auch nicht rückgängig machen kann, której nie można cofnąć. Gott sagt selbst, ich hasse Entlassungen. Bo sam Bóg mówi, nienawidzę rozwodów. Denn wir dürfen nie vergessen, die Ehe spricht von Christus und der Versammlung. Nie zapominajmy nigdy, że małżeństwo przedstawia Chrystusa i zgromadzenie. Und dieses Band Christus und die Versammlung kann nie durchschnitten werden. A ten związek Chrystus i zgromadzenie nigdy nie może być rozerwany. Jede Ehescheidung macht dieses herrliche Bild kaputt. Każdy rozwód, każde takie rozstanie niszczy ten wzór. Das ist etwas Schreckliches in den Augen Gottes. To jest coś okropnego w oczach Bożych. Vielleicht noch zwei, drei Minuten, ein Beispiel möchte ich dazu bringen. Jeszcze dwie, trzy minuty, jeden przykład do tego. Was war die große Sünde, die Mose während der Wüstenreise tat? Jaki był największy grzech, który Mojżesz popełnił w czasie podróży przez pustynię? Er schlug viele Jahre später den Felsen ein zweites Mal. Uderzył tą skałę po wielu latach tej wędrówki, po raz drugi uderzył skałę. War das etwas so Schlimmes? Czy to było coś aż tak bardzo złego? Es war zum einen deswegen so schlimm, weil ein Bild von Christus kaputt gemacht worden ist. To było dlatego tak złe, ponieważ został przez ten czyn zniszczony obraz Chrystusa. Denn Christus starb nur einmal am Kreuz für unsere Sünden. Bo Chrystus zmarł tylko raz za nasze grzechy na krzyżu. Wovon dieses erste Schlagen des ersten Felsen sprach. I o tej śmierci mówiło to pierwsze uderzenie w tę skałę.
einen Felsen noch ein zweites Mal zu schlagen. Ale uderzenie drugi raz tej skały hat dieses herrliche Bild zerstört. Zniszczyło ten wspaniały obraz. Und wir kennen die Antwort Gottes auf diese Sünde. I my znamy odpowiedź Bożą na ten grzech. So zerstört jede Ehescheidung dieses Bild von Christus und der Versammlung. I każdy taki rozwód niszczy ten obraz Chrystusa i zgromadzenia. Etwas Schreckliches in den Augen Gottes. Jest to coś strasznego w oczach Bożych. Deswegen sagt er eben, dass er Entlastungen hat. Dlatego Bóg mówi, że nienawidzi rozwodu. Dieses Geheimnis ist groß, so endet er. I kończy, tajemnica to wielka. Das heißt, diese Anwendung von Vers 31 auf Christus und die Versammlung. A więc tu tajemnica to oznacza to zastosowanie co do Chrystusa i zgromadzenia z wiersza 31. Also Gott hat es aufschreiben lassen im ersten Buch der Bibel. A więc Bóg postanowił to zapisać w pierwszej księdze Biblii. Aber es hat bis zur Zeit der Gnade niemand verstanden. Ale nikt tego nie rozumiał aż do czasów łaski. Natürlich haben sie verstanden, was die Ehe ist in Augen Gottes. Naturalnie wszyscy wiedzieli, co rozumieli, co znaczy małżeństwo w oczach Bożych. Aber sie haben nicht verstanden, dass es von Christus und der Versammlung spricht. Ale nie rozumieli, że to jest obraz Chrystusa i zgromadzenia. Es war ein Geheimnis, etwas, was verborgen war im Alten Testament. To była tajemnica, coś, co było ukryte w czasach Starego Testamentu. Aber in der Zeit der Gnade wurde es offenbar. Ale w czasach łaski zostało to objawione. Und so kann er sagen, ich sage es aber in Bezug auf Christus und die Versammlung. Dlatego on to mówi, ja to odnoszę do Chrystusa i zgromadzenia. Also das, was in Vers 31 steht, więc to, co mamy w 31 wierszu, ist zum einen ein tatsächlicher Hinweis und Vorgehensweise auf die Ehe Gottes. To jest właśnie ta wskazówka na to, ten wzór, na to małżeństwo Boże. Aber gleichzeitig ein wunderbarer Hinweis auf Christus und die Versammlung. Ale jednocześnie cudowna wskazówka na Chrystusa i zgromadzenie. Was von diesem herrlichen Liebesband spricht. To mówi o tym wspaniałym związku miłości. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, so wie sich selbst, jak siebie samego, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. A żona niechaj boi się męża swego, albo uważa u nas, ale nie jest... Ende von Vers. Ja, kannst du auch sagen. Also dieses Fürchten heißt nicht, dass sie Angst haben soll vor dem Mann. W niemieckim jest tak, jakby miała taką bojaźń przed mężem, ale to nie znaczy, że ma się go bać w takim stricte znaczeniu. Und Fürchten heißt hier so viel wie Gottesfurcht. Sie soll Angst haben, etwas zu tun, was ihn verunehrt. Tu raczej jest to w takim sensie, że ona powinna obawiać się, by uczynić coś, co znieważy jej męża. Das heißt, hier wird noch einmal diese wechselseitige Beziehung betont. Tu jest jeszcze właśnie ta zmienny związek podkreślony. Und Gott erwähnt wahrscheinlich extra diese beiden Dinge hier, weil sie der jeweiligen Partei am schwersten fallen. I Bóg wymienia na koniec jeszcze właśnie te dwie rzeczy, bo one z tym obu stronom przypadają, one najtrudniej nam jest je wykonywać, czy urzeczywistniać. Weißt du, ich glaube, es fällt uns Männern wirklich schwer, unsere Frauen so zu lieben, wie es hier beschrieben steht. Bo wiecie, nam, mężom, naprawdę to jest ciężko, by miłować nasze żony tak, jak właśnie tu jest to opisane. Deswegen betont Gott diesen Punkt hier so. Dlatego właśnie tutaj tak bardzo Bóg podkreśla ten punkt. Wahrscheinlich ist es für die Frau schwer, dass sie sich dem Mann so unterordnen kann. I prawdopodobnie dla kobiety jest to ciężkie być tak, podległą swojemu mężowi. Deswegen betont Gott hier diesen Punkt. I dlatego właśnie Bóg podkreśla tutaj ten punkt. Er braucht uns ja nicht darin zu ermahnen in den Dingen, die wir sowieso gut können. Bóg nie potrzebuje nam przypominać czy napominać nas w rzeczach, które bardzo dobrze rozumiemy i wykonujemy. Sondern macht es in den Punkten, die uns schwer fallen. Ale on nam wskazuje na te punkty, które jest nam ciężko wykonać. Nur eins ist sicher, wenn wir das so praktizieren, wie es hier steht. Jedno jest pewne, jeśli to będziemy praktykowali w ten sposób, w jaki tu jest opisane. Wenn wir uns bemühen, es so zu tun, jeśli będziemy starali się tak czynić, dann wird die Antwort Gottes Segen sein. To odpowiedzią Bożą będzie błogosławieństwo.
Darum ist es so wichtig, dlatego jest tak ważne, dass die Männer versuchen, ihre Frauen zu lieben, by mężowie usilnie starali się miłować swoje żony, dass die Frauen ihren Männern die Ehre erweisen. A żony by okazywały cześć swoim mężom. Wird dann eine herrliche Gemeinschaft sein. I to będzie wtedy wspaniała społeczność, wspaniały związek, die gleichzeitig ein Bild von Christus und der Versammlung ist, który jednocześnie będzie obrazem Chrystusa i zgromadzenia. Die unter dem Segen Gottes steht. I to będzie pod tym błogosławieństwem Bożym. Od drugiej zwrotki. Amen.
Panie Jezu, pragniemy Ci podziękować, że Ty tak w tym czasie wspaniale o nas się zatroszczyłeś. Że Ty właśnie ten duchowy pokarm, jakim jest Twoje słowo, pragnąłeś wlać, wryć w nasze umysły, w nasze serca, abyśmy mogli ten należyty owoc wydawać. Daruj, Panie Jezu, aby te słowa nie przebrzmiały, ale aby nam się głęboko zapisały, abyśmy mogli to urzeczywistniać w swoim życiu i wzajemnie się miłować, tak jak Ty nas umiłowałeś swoją miłością. Dziękujemy Ci za to wszystko. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. Patrzymy na historię ludzkości, to jest nam smutno zauważyć, jak bardzo myśmy zawiedli, jeśli chodzi o Twoje myśli. Jeśli patrzymy na historię naszego osobistego życia, to jest nam tak samo smutno. Ach, Panie Jezu, jak niewiele czynimy tego, co Ty od nas chcesz. Ile upadku jest w naszym własnym życiu, ile upadku jest w chrześcijaństwie. Prosimy Cię, żebyś nam to wybaczył. Prosimy, żebyś nam pomógł czynić wolę Twoją, żebyś nas wszystkich trzymał blisko Ciebie i darował posłuszeństwo do serc naszych. Prosimy, abyś oczyścił nasze serca od wszelkiej rebelii i własnych myśli, abyś nas oczyścił od tego brudnego myślenia dzisiejszego czasu. Chcemy Tobie podziękować za ten czas, za Twoje słowo i za społeczność tych dni. Amen. Amen. Panie Jezu, jeszcze chcemy prosić Ciebie za małżeństwem, aby ta komórka mogła rzeczywiście odzwierciedlać życie w zgromadzeniu. Panie Jezu, Ty wiesz, ile jest biedy pośród nas.
ile jest cierpienia przez to, ile jest doświadczeń. Dlatego chcemy Ciebie prosić, abyśmy potrafili ukorzyć się w sercach. Abyśmy potrafili zrozumieć jeszcze raz, jaka wartość była Twojej ofiary. Abyśmy mogli zobaczyć Twoją prawdziwą miłość do zgromadzenia. Ty pragniesz każdego z nas kształtować i zbudować ten święty, czysty przybytek. I my jesteśmy świadomi, że bramy piekielne nie są w stanie przemóc tego, co jest czyste. My jesteśmy świadomi, że to, co jest obłudą, nie ma dostępu do oblicza Twego. Dlatego jeszcze raz możemy prosić Ciebie, aby nasze serca tryskały przede wszystkim szczerością i oddaniem dla Ciebie. To jest wielka prośba do każdego serca i apel, aby mógł każdy wołać o ratunek. Dlatego cieszymy się, Panie Jezu, że darowałeś nam ten temat w pokoju rozważyć. I Ty jesteś tym, który jest ponad to wszystko, który szczerze naszych serc. Ty nas żywiłeś i prawdziwie karmiłeś swoim słowem i za to jesteśmy Ci wdzięczni, że to mogliśmy od Ciebie odebrać. Dlatego przyjm uwielbienie i wywyższenie naszych serc i daj łaski, by też to, co żeś nam podarował, nikt nam tego nie wykradł. Chwała niech Ci będzie za wszystko, a przez to, co Ty uczyniłeś, niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec nasz. Amen. Amen. Panie nasz Zbawicielu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, co nam dzisiaj powiedziałeś i co na naszych sercach Ty tak mocno wyryć to. Ależ, Panie Jezu, jakże my wiele razy żeśmy już to słyszeli. Jakże wiele już żeśmy powinni być, Panie Jezu, zmienieni nasze życie, a do dzisiejszego dnia to jeszcze się nie stało. Panie, prosimy Ciebie o to, abyśmy mogli nie tylko słuchać, bo łatwo się słucha, ale, Panie Jezu, abyśmy umieli to wykonywać. Prosimy Ciebie o to, abyś nas nauczył wykonywać tego, co Ty sam wykonałeś. Panie Jezu, Ty byłeś uległy na tej ziemi Bogu aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Panie Jezu, naucz nas tego, abyśmy to i w naszym życiu umieli uczynić, co to Ty uczyniłeś. Bo Panie Jezu, Ty właśnie nauczyłeś nas tego, że mamy całe nasze życie stracić, aby właśnie zyskać Twoje. Prosimy Ciebie o łaskę, aby to słowo było dla nas tym, abyśmy umieli je wprowadzić w życie i nie tylko zapisać je na naszych kartkach czy na naszych sercach, ale żebyśmy je wykonali, nasz Panie Jezu. Amen. Amen. Thank you.
Panie Przewodniczący!